Halo, halo! Dzień doberson, bardzo serdeczny. Z tej strony gospodarz tego kanału, czyli MRCH Śląsk. Ale nie tylko tego kanału, bo też jest drugi kanał. Nazywa się WB albo Wujek Bohun. I jest ze mną też gospodarz tego drugiego kanału, którego serdecznie witam i witam moich i twoich widzów, wujcio. Dzień doberson, dobry wieczór. Tak, to prawda, it's true. Jestem tutaj, moi drodzy. Co prawda troszeczkę taki blady, może ja się tutaj, o, tak ładnie kolorków sobie tutaj nadam na tej kamerce, ale blady jestem dlatego, że jestem jeszcze chory. Moi drodzy, musicie dzisiaj wybaczyć mi to, że będę troszeczkę skrzeczał, będę troszeczkę jeszcze niepokoił wasze uszy moim zaskrzeczałym, zachrypaciałym głosikiem, ale i tak już jest dzisiaj o niebo lepiej niż było w niedzielę i właśnie z tego powodu nie spotkałem się z wami w niedzielę w relacji na żywo. Ale moi drodzy, skoro tu już wszyscy jesteśmy, skoro jest Simon, skoro jesteście wy, skoro jestem ja, no to ja witam was wszystkich bardzo serdecznie, jak i Simona, tak i jego widzów, tak i swoich widzów. I moi drodzy, zaczynamy na moim kanale również piątkowe spotkanie. Piątek, więc najzajebisty weekendu początek. Moi drodzy, zapraszamy was w moim przypadku na tą najbardziej sensacyjną, najbardziej kontrowersyjną i niebezpiecznie niegrzeczną serię mojego kanału. Do takiego stopnia niegrzeczną, że to właśnie w materiałach w tej serii mam najwięcej żółtych dolarów. I nie wiem, jakie będą dalsze losy mojego kanału. YouTube po prostu wziął mnie na celownik, zwłaszcza z serią Zagrania Wujka Bohuna. Żadna inna seria nie ma tyle żółtych dolarów, co właśnie Zagrania Wujka Bohuna. Stąd właśnie cały czas mówię, że niebezpiecznie, niegrzeczna jest ta seria, ponieważ musicie również pamiętać, że ta seria, jak i na moim kanale, tak i na kanale Simona, dedykowana jest do dojrzałej młodzieży. Tutaj mamy wulgarny język, tutaj mamy bardzo dużo przemocy. Tutaj nawet od czasu do czasu występuje rasizm, więc moi drodzy, stąd właśnie chyba też reakcja YouTube'a na te materiały. No tak czy inaczej, witamy, zapraszamy i życzymy wam wszystkim miłej zabawy. Ja tutaj może zaraz od razu, od początku naszego spotkania dam klarowność, co my tutaj dzisiaj zamierzamy robić. Oczywiście, jeżeli Simon tam pozwolić, nie masz nic przeciwko. Oczywiście, że nie. Moi drodzy, otóż dzisiaj postanowiliśmy zacząć od miejsca, na którym się teraz znajdujemy. Ogólnie jest to półwysep, można powiedzieć LST, ale głównie mamy na myśli region Sierra Perdida. Znaleźliśmy się tutaj u El Tigre, właściwie też taką losową drogą wykonywania zadań z tutaj portfolio zadań od rodziny Montero. Po prostu w pierwszej kolejności tutaj dostaliśmy się po to, aby po prostu u El Tigre wykonać zadanie, by zdobyć zaufanie samego tutaj Montero, który już niestety nie żyje, zginął w tragicznych okolicznościach. Wszyscy już dobrze znamy tą historię. Dlaczego? No tak czy inaczej, moi drodzy, tutaj były nasze pierwsze wypady poza właśnie teren rodziny Montero, więc zaczynamy jako kolejny teren właśnie ten, Sierra Perdida, w którym to poszaleliśmy ostatnio. I moi drodzy, przynajmniej w moim przypadku, bo niestety u Simona tak to nie działa, ale w moim przypadku zdobyliśmy kolejnego Amigos, którym tym Amigos jest Chicharon. To jest ten szalony kogut, który, zobaczcie jakie ona, ten kogut ma szpony. Zobaczcie zwłaszcza na ten jego tylny pazur. To w ogóle nawet nie jest pazur, tylko to są jakieś kosy, jakieś ostrza. Coś takiego jak kowboje mają ostrygi na swoich kowbojskich butach, tak tutaj widzimy, że tutaj ten kogut ma jakieś takie szpady, noże. Wygląda kurde jak X-Men ten kogut. Do tego jeszcze jakieś obrączki na tych łapach. Zobaczcie, co tutaj go najlepiej widać w sumie. Nie jak on sobie tam gdzieś biega po mapie, tylko tutaj na tym właśnie zrzucie, na tym kadrze widać, jakie on ma tutaj opaski jeszcze dodatkowo pozakładane. Kolczatki, nie kolczatki. Nawet na karku jebaniutki kogut ma. I nawet jeszcze jakiś kolczyk w tym swoim głupim grzebieniu. A nawet i przez nozdrza w tym dziubie też tam coś mu wystaje, jakieś żelastwo.
przejebany jest ten kogut, tylko tyle wam powiem. No i on w moim przypadku oczywiście jest tutaj nowym Amigos, a w przypadku Simona niestety nie. No i co tutaj planujemy na chwilę obecną? Na rozgrzewkę, moi drodzy, zrobimy sobie kilka tutaj takich akcji, może nie tak szybkich i nie tak dynamicznych jak z początkiem poprzedniego odcinka, gdyż ponieważ nie odważę się po tym terenie latać śmigłowcem, ponieważ mamy tutaj aż trzy albo jeszcze więcej, cztery, mamy cztery działka przeciwlotnicze, ale zidentyfikowane zostały tylko dwa, więc dopóki nie rozwalimy wszystkich tych działek przeciwlotniczych, ja nie widzę sensu, żeby po tym małym w sumie, bo w stosunku do mapy rodziny Montero, to ten teren tutaj jest zdecydowanie mniejszy. Mi się wydaje, że nie ma co tutaj na razie i co fruwać, tylko po prostu, moi drodzy, zrobimy wszystko to, co jest na samej górze, na czerwono, czerwonymi ikonami wytłuszczone wręcz na mapie, czyli bazy FND, punkty kontrolne i mamy tutaj coś, czego ja wcześniej nie widziałem, przynajmniej na mapie Montero. Zasadzki. Nie wiem, o co chodzi z tym, o co chodzi z tymi zasadzkami. Na co to są zasadzki? Dowiemy się. Pierwszą taką ikonkę zasadzek mamy o tutaj właśnie, kryptonim Banana Quit, coś takiego, więc pójdziemy tam sobie, koleżanko i kolego, zobaczymy, na czym to w ogóle polega, bo na mapie rodziny Montero tego w ogóle nie było. Mamy też przechwycenia, czyli coś, co mieliśmy, robiliśmy na mapie Montero i mamy te działka przeciwlotnicze, więc ja uważam, że w pierwszej kolejności wypadałoby ogarnąć wszystko to, co tutaj jest oznaczone jakimkolwiek red flagiem. Czy to punkty kontrolne, czy to te zasadzki, przechwycenia, a zwłaszcza trzeba dopaść te cholerne, nieszczęsne działka przeciwlotnicze, bo jeżeli je przechwycimy, jeżeli je zniszczymy, no to mamy, że tak powiem, uproszczony gameplay, więc będziemy robić wszystko, aby zapewnić sobie właśnie grunt pod takie szybkie, zdecydowane akcje, jak przeprowadziliśmy to z początkiem poprzedniego odcinka, gdzie ja tam Simona troszeczkę przegoniłem, no ale mam nadzieję, że... To było dobre tempo po prostu, razem się goniliśmy. No dzisiaj tutaj takiego tempa nie będziemy mieli, bo nie będziemy tak dużo dzisiaj fruwać, no chyba, że coś się stanie, czego ja teraz nie byłem w stanie przewidzieć. Chyba, że tutaj jeszcze Simon ma jakieś inne plany co do tego, co powiedziałem. Nie, ja się podpisuję w pełni pod tym, co mówiłeś. Też taką samą strategię chciałbym obrać i bardzo mi się podoba, że przede wszystkim działka, jak gdzieś natkniemy się na bazę FND, no to przy okazji, bo z tego mamy korzyści, punkty kontrolne też warto przejąć, bo wtedy łatwiej nam będzie przejeżdżać przez te wszystkie granice. No trzeba po prostu zdobyć tą ziemię, no co tu innego mówić. No i tyle, jedynie co jeszcze, no to odcinek może być dzisiaj ciut krótszy, nie? No bo mamy też no zobaczymy, presję czasu, zobaczymy. Jak na razie mamy jeszcze dobry czas, u nas jest godzina 17:58, ja mam maksymalnie czas do godziny 21:00, już mamy 10 minut nagrania, no bo wiadomo, my też musimy was odpowiednio wprowadzić, dać wam klarowność, co my zamierzamy, żeby wy wchodząc na nasze odcinki, na naszych kanałach, czyli na kanale Wujek Bohun i na kanale MRCK Śląsk, żeby nie było takiego spontanu, jak gdzie niegdzie widzimy, oczywiście nie mówimy, że jesteśmy o wiele lepsi od innych, ani też nie mówimy, że jesteśmy o wiele gorsi, tu nie chodzi o to, że chcemy wam powiedzieć, że my jesteśmy lepsi, bo robimy to w taki sposób. Chcemy wam powiedzieć, że my do naszych gameplayów podchodzimy z sercem, z pasją i po prostu bez odpowiedniego wstępu, bez przywitania się, bez przekazania wam naszej myśli, co zamierzamy, co chcemy zrobić. Bez takiego wstępniaka, takiego, wiecie, soczystego, jak niczym na rozprawce z polskiego. Jest wstęp, rozwinięcie tematu. Słowo klucz i zakończenie. Więc my na takiej starej szkole po prostu próbujemy się z wami spotykać, znaczy no spotykamy się z wami, ale robimy wszystko, żeby na takiej zasadzie, żeby widz, który do nas przychodzi, miał z nami klarowność, co my o tym myślimy, jak my myślimy i przede wszystkim, żeby miał z nami klarowność, co my zamierzamy, bo to jest dla nas kluczowe i ja sam tego wymagam od co niektórych kanałów, które ja subskrybuję, nie? To jest poniekąd troszkę dla mnie ważne i zawsze to będzie miało taki charakter. No to... Simon, ja od razu jadę z grubej rury. Okay. Zaznaczam, słuchaj, skład NFN,
ale nie ten, który jest najbliżej, wręcz przeciwnie, ten, który jest najdalej, z prostej przyczyny, ponieważ gdy teraz od początku pojedziemy od tej najdłuższej drogi do góry, to możemy przy okazji coś niechcąco podkrywać i będziemy mieli tego więcej na mapie. Najważniejsze są te red flagi, żeby te red flagi dzisiaj ogarnąć, a priorytetowe są działka przeciwlotnicze. Jeżeli to rozjebiemy dzisiaj, to mamy zielone światło pomimo reszty red flagów do działalności na dalszych tutaj no, terytoriach Sierra Perdida. Także takie jest moje podejście, takie jest moje zdanie. Mamy nockę. Moi drodzy, ja nie wiem, czy Simon, ty sobie tutaj coś update'owałeś, jeżeli chodzi o bronię? Nie. No ja sobie tutaj troszeczkę poupdate'owałem, w sensie pozakładałem tam sobie jakieś nowe modyfikacje. Powiem wam tak, że no opłacało się tutaj troszeczkę pozbierać tych hamoździ po drodze. Troszeczkę z nich powymieniałem. To, co miałem, te całe hasieszko i byle co, no to pozamieniałem sobie na ten, na jakieś tutaj konkretne modyfikacje do strzelby. Na przykład zrobiłem coś takiego, że teraz w strzelbie, moi drodzy, wiecie co mam? Teraz w strzelbie to ja mam śrut, który przy wystrzale z bliska, no, że tak powiem, rozrywa wręcz przeciwnika, nie? Więc, kurczę, powiem wam, no takie rzeczy tutaj mogą zaważyć o tym, czy wygramy czy przegramy chociażby tą ostateczną walkę gdzieś tam, no nie wiem, co do ostatniej kropli krwi, nie? Dobra, nie, ja teraz nie, ja wiem, nie miałem, ja nie miałem czasu wchodzić pomiędzy odcinkami do tej gry, żeby sobie tam z bronią porobić, a druga sprawa jest taka, że no u mnie to też wszystko trochę inaczej działa i nie wszystkie update'y, jak ja jestem sam poza tym, co gramy razem, u mnie działają. No tak. I, ale no możesz ja... zawsze wejść do obozu i sobie ulepszyć chyba, nie? Bo ty masz te same, co ja. Masz te same, co ja bronię. Tylko, że ty nie masz tych samych Amigos. Znaczy Amigos tak, no. Nie, czy nie wiem, nie wchodziłem jakby, czy ja będę miał te same ulepszenia w trakcie, kiedy nie będziemy grać razem, kiedy nie będę u ciebie. Musiałbym raz wejść sam i zobaczyć, zanim się połączymy, nie? Wtedy bym miał jasność, ja myślałem, czy... że takie rzeczy już robiłeś. Nie, co ty? Ja nie mam kiedy. Kuźwa, słuchajcie, tutaj ten teren jest troszeczkę popierdolony, bo jesteśmy, słuchajcie, w bazie, która no ma taką, a nie inną tą. Jejku, kogut, cofnij się, bo ja nie mam jak przejść. Ma taką, a nie inną, no, Jezus, położenie geologiczne. Jesteśmy wysoko. Na jakiejś, kurwa, skałce, półce skalnej, czy jakiejś górze i żeby zejść na dół, no to powiem wam, no troszeczkę to zajmie, więc dobra, zawołam ten helikopter, ale będziemy gdzieś, będzie Mayday. Myślałem, że tam zajdziemy z buta, ale tutaj ani jakoś tak szybko zejść, żeby wezwać samochód, ani co. Po prostu jesteśmy no, na takim, a nie innym położeniu. No. Ale nawet helikopter się na lądowisku nie zrespił, nie? Bo znak H jest tutaj. No. Dziwne. No on jest tak jakoś teraz z górki, nie wiem czemu. Też nie wiem. Dobra, startujemy, bo siedzisz w środku, tak, z tego tak, co tak, widzę. Tak, tak, jestem. Dobra, ja tutaj może nie będę dźwigał tego lotu, wręcz przeciwnie, ja go nawet jeszcze będę obniżał, tak żeby działka nas nie namierzyły, a ty, Simon, ewentualnie, bo ty siedzisz teraz w kabinie, nie siedzisz przy działku, nie? Mhm. Dobra. Będziemy starać się latać tak nisko, chociaż tutaj to chyba tak to nie działa. Piszecie mi, że tak to działa, że jak się leci nisko, to że są mniejsze szanse na namierzenie. Ale czy ja wiem? Nie wiem, ja takiego wrażenia nigdzie jeszcze do tej pory w tej grze nie odniosłem. Raz lecieliśmy nad samą wodą, pamiętasz? I też nas namierzyli, nie? No. No. No dobra, no mam nadzieję, że po prostu nas nie namierzą. A niestety jesteśmy tutaj... przy tej bazie, no w takim miejscu, że no trudno po prostu, żeby wezwać samochód i tak jak to mieliśmy u Montero, no tak od razu po prostu działać, nie? Simon, mam plan. Tak? Ja ci go przedstawię. Okej. Okay. Patrz, zaskoczymy ich, skurweseów. Jeden z nas poleci tam śmigłowcem i będzie napierdalał z góry. Drugi z nas wyskoczy ze spadochronu i zaskoczy ich od dołu. Okay. Pytanie, czy chcesz zaskoczyć ich od dołu, czy chcesz ich zaskoczyć śmigłowcem? Ty prowadzisz śmigłowiec, więc już nie mamy jak się przesiąść, nie? Nie wiem, czekaj, sprawdzę pod F4.
Także ja mogę wysiąść, ja mogę wysiąść z pojazdu. To co wtedy z pojazdem, nie? Się stanie. No jest wysiąść łamane przez wyskoć z pojazdu. No. Czyli mogę wysiąść, kiedy jestem w powietrzu. Wysiąść, kiedy jestem na lądzie i wyskoczyć, kiedy jestem w powietrzu, więc zobacz, aha, czy ty masz opcję... Ja potem dam ewentualnie zmień fotel, nie? No, nie wiem, czy to jak to zadziała. Możemy spróbować. Co, ale próbujemy? Z drugiej strony mogę wyskoczyć i zaatakować z dołu, nie? No dlatego się ciebie pytam, co robimy? No. Jak chcesz? Czy chcesz z dołu, czy chcesz z góry? Mogę z dołu, ale to podleć jeszcze trochę bliżej, nie? Czy nie? No, to oni mnie zauważą. Okej. To co? No właśnie to chodzi o to, że ja nie chcę tam się zbliżać, dopóki ty nie zajmiesz pozycji. Dobra, to ja już wyskakuję. Zajmij sobie pozycję. Ja teraz tak, ty jesteś od północy, to ja polecę od południa, czyli po prostu z przeciwnej strony w stosunku do twojego położenia. Okej. I ja im będę napierdalał od strony morza. Już mamy monit. Dobra, nie da się tak jednak. No. Szkoda. Kurde, Far Cry 6, czemu ty masz takie ograniczenia? Jednak muszę się trzymać ciebie. Dziwne, bo w Dying Light'cie mogliśmy być kilometry od siebie. No niestety, nie było problemu tu jest z tym. Tak ułomny ten tryb kooperacji, że masakra. No. Ani cutscenki się nie synchronizują. Skąd mój towarzysz ma wiedzieć, o czym ja teraz gadam z ewentualnym tym, nie? No niestety, no jest tutaj tak jak jest, no. Łocie panie, za to nie poradzimy. Co mnie tu zaatakowało? Dobra, Simon. Jak... Nie zbliżaj się za blisko bazy, bo ja tam wypuszczam rakiety. Tu są miny wszędzie. No, nie zbliżaj się za blisko bazy. Widzę ciebie, I see you. Okej, okay, to dobrze. Tu jest pełno min. Ja idę przez jakieś pole minowe. Jak mam oznaczyć sobie te miny czy coś? Czekaj, może na telefonem mi się uda. Gówno mi Olera, się uda. Bo tyś wszedł do jakiejś wioski tam niedaleko. No. Dobra, są jakieś zwierzyny, może mnie nie zaatakują. No, ja ciebie widzę, widzę ciebie. Widzę cię, to... lecisz przez drzewa. No za chwileczkę będziesz na drodze. Znowu się dobra, ja muszę ja muszę podlecieć troszeczkę. Dobra, jestem bliżej. Ja obniżę lot. Dobra, i podlatuję do tej wioski. Ja i z góry. Uwaga, bombarduję. Okej, okay, spróbuję jeszcze obniżyć lot. Znowu się oddalamy. Odlatuję. Widzę już twoje bomby. Mam 80 metrów do nich. Czy tam się coś dzieje? No, strzelam. Czy oni tam alarmują, czy coś, cokolwiek? Nie, jeszcze nic nie robią. To co oni są, ślepi? A ja właśnie rozwaliłem alarm. Super. I rozwaliłem też jakiegoś chłopa. Kurde. No dawaj, żeż, ładuj się szybciej. Ale oni tu jakby nigdy nic, nie? Serio. No teraz to ich obudziłem. Słuchaj, bo jest noc, nie? Jest noc. Jakiegoś kapitana rozwaliłem właśnie. Bardzo dobrze. Ja cię osłaniam z góry. Na tyle, na ile mogę. Szampanka, nie przeszkadzaj. No, czasami te zwierzaki podlatują pod nogi. Ja chłopa i kogut prosto stanął głowę pod nogami. Guess who just found where all the coffee is made in Yara? It's no joke, Danny. This is where the army forces farmers to give up their harvests or get thrown into the camps. Castillo grows rich from the profits and the... Teraz na dialogi im się wzięło. No. Take the oil powering the factory. And while you're at it, take the fucking factory too. A to nie ja, ty zabiłeś cywila. Tak, ale on był na czerwono u mnie na mapie. Halo. No. Cała Polska widziała. Dobra, Simon, ja lecę na zaplecze tej całej posesji. Okej. Okay. Uwaga! Uwaga! A tu się schowałeś, o ty gnoju, mam cię.
Gdzie mi uciekasz? Znaleziono baterię przeciwlotniczą. No wychyl ten kaczy łeb. O. Jeszcze jeden strzał. Aj, się schował. Jeszcze jeden czerwony. Mam to. Jak to nie zabijać cywili? Jak oni na czerwono mi się podświetlają? Halo, dziwne, o co tu chodzi? No. Jak mam nie zabijać cywili, kiedy wróg na czerwono mi się tutaj zaznacza? Coś tu jest nie ten, Teges. Czyli przed tobą, z tymi piorunami, jak ty ich masz? Że kto to jest? No na czerwono. Dobra, mamy to. Mamy to. Mamy to. Tutaj Simon i w środku mamy tam jakąś chyba kartę jeszcze dostępu do czegoś. Przynajmniej tak mi się to teraz właśnie teraz wyskoczyło, nie? Że dostęp do magazynu czy coś tam. Przejęto. Super akcja. Patrz, ty z góry, ja z dołu. Zajebiście poszło. Simon, dobra robota. Piona. Pach, przybiłem takie ci akcje przez to ja uwielbiam. Co? Przybiłem ci pionę przez kamerę. Nie rozwaliłeś sobie kamery? Nie. Dobra, ja tutaj wyląduję, gdzieś na boku, przynajmniej spróbuję i się porozglądamy tam po tej bazie, nie? Ta pozbieramy jest. Sobie tam jakieś hasieszko i byle co, wszystko to, co by się przydało. Także ja tutaj sobie też nogi rozprostuję przy okazji. Benzinka. Ożesz ty, i widzę, że kogoś muszę uratować. Metal. Ożesz ty, przetestuję tą strzelbę ze śrutem. Teraz o, żeż ty! Ale się podziało! Czy czaron skoczył mu na łeb? No. Jesteś wolny, chłopie. Ale powiem ci, że ten śrut się pali. Ja strzelam śrutem, który no, się pali. Widziałem to na tym. Albo mi to nie zaskoczyło, ta modyfikacja, którą ja założyłem, albo ten śrut faktycznie się pali. W sumie tam jest kilka modyfikacji, bo cztery, nie? No i teraz tak... Jeżeli założyłeś śrut na jednej modyfikacji, to okej, ale jeżeli założyłeś pociski palące się, no to... Ale ja nie wiem, czy to nie jest tej samej kategorii, czy coś. Już nie pamiętam. Ja tutaj skorzystam z tego. Co ja tutaj zrobiłem z tą strzelbą dokładnie? No widzisz, mam strzały, zadają obrażenia od ognia na niewielkim obszarze. Nie wskoczył mi śrut. Chciałem mieć śrut, ale nie wskoczył mi. Nie wiem, może nie zaakceptowałem mojego wyboru albo coś w tym stylu. Dobra, pobiegamy tutaj. O, użyj klucza. Okej. Okay. I wchodzimy do środka. Tutaj jest FND. Panie, tutaj się troszeczkę obłowimy. O, wyrzutnia rakiet jakaś. O, panie. No, tu już mi się wydaje, że będą coraz to lepsze feature'y, Simon. Jest jakiś warsztat? No, coraz to lepsze nagrody będziemy zbierać. O, jaka półka. Panie, toż to prawdziwe zaopatrzenie. Normalnie jakbyśmy wjechali do magazynu Biedronki, kurwa. Obrażenia na full, ten granatnik. No, no to bierz ja go, zmieniam. Panie, to się przyda. Nie będziemy już tak ginąć. Ale ten? Za często. Ten. Modyfikację można założyć jeszcze. Tylko wiesz, jak to działa, nie? Im my mamy potężniejszy oręż, tym wróg jest bardziej bezczelny, nie? Zuchwały i odważny. Damy se radę, panie szanowny. Złom, to tutaj jeszcze. Tutaj, z tej strony. Ale powiem ci, ta baza jest taka troszeczkę inna, nie? Nie jest taka szablonowa. Mamy tutaj kobietę z wykrzyknikiem. Za chwileczkę sobie do niej podejdziemy, tylko najpierw pozbieramy tutaj to, co nam się należy. Ja widzę, tam sobie ulepszasz. Ty, no tak, a przecież ja też tutaj mogę ulepszyć. Czy nie mogę ulepszyć? Bawię się. Możesz, no. Czekaj. A, ja już wiem, dlaczego tak się stało. Bo nie ta strzelba jest. Jak sobie tą strzelbę zrobiłem i mam tutaj faktycznie śrut, tylko że ja jej nie wybrałem. Co za chłop. Teraz mam tą strzelbę, o której mówiłem ze śrutem. No.
Aczkolwiek śród tutaj jest właściwie jedyną odblokowaną modyfikacją dla tej strzelby i ona jest z jedną gwiazdką, gdzie tam pociski zapalające na czterech gwiazdkach, nie? No właśnie, więc to będzie zdecydowanie mocniejsze jebnięcie. No ale póki co i jak na razie to ta strzelba, którą teraz wybrałem, jest mocniejszą strzelbą od tej, którą miałem unikatowej. W sensie obrażenia są mniejsze, prędkość ta sama, celność mniejsza, no ale obsługa też jest gorsza, nie? A magazynek, no w magazynku 7 pocisków więcej, no ale chuj z tym. Wolę częściej przeładowywać, a mieć bardziej skuteczną broń. No tak. Wezwij pojazd i tutaj mamy czołg do dyspozycji. Simon, mamy czołg! O, cie panie. Ale nam, czekaj, no. Nam czołgiem to za dobrze nie szło, nie? Ale wiesz co to jest za czołg? To jest ten czołg, którego musieliśmy wtedy ukraść. To jest ten czołg, z którym no mieliśmy jaja i przeboje. I to jest ten czołg, którego ta, jak ona się nazywała? Liza, czy jak ona tam się nazywała? Ona go chciała przemalować. To właśnie tak, ten czołg no. Jest teraz do naszej dyspozycji, no. A tu w ogóle jest tyle tych pojazdów, że jak przewijam scrollem, jeszcze te zakłódkowane sloty, panie, to my tutaj dostaniemy do głowy za niedługo, co my tak naprawdę weźmiemy sobie do tego, nie? Do misji. Dobra, ja na razie tutaj niczego więcej nie ulepszam. Simon, jak jesteś gotowy, to choć podejdziemy do tej kobitki z wykrzyknikiem nad łbem, bo może ona zdradzi nam położenie działa przeciwlotniczego. Już daj mi jeszcze sekundę, okej? Okay? Okej, dobra, ja się tu jeszcze pokręcę, jak najbardziej, no bo ja miałem czas na to, żeby sobie poulepszać te bronie przed odcinkiem, no bo Simon był zajęty i właściwie on już bił, kiedy ja już miałem to porobione. Dobra, mam to, co chciałem, tylko teraz... Simon, ja w ogóle musiał... jak ty się trzymasz w zdrowiu, bo widzisz, mną zamiata cały czas. Spoko, oprócz tego, że kostkę dwa dni temu skręciłem, zwichnąłem, cholera wie, co zrobiłem, ale boli. Dzisiaj już teraz trochę mniej, ale podejrzewam, jakbyś zwichnął kostkę... to do tego momentu byś na nogę nie umiał stanąć. Ludzie bardzo często mylą zwichnięcie z obrzękiem albo innymi rzeczami. Znaczy, no, zwichnięcie to jest bardzo poważna rzecz. Krzywo stanąłem i mi cała spuchła i miałem bardzo ciężko chodzić wczoraj mocno, a no, dzisiaj już tak trochę lepiej. I widziałeś, co zrobiła twoja puma? Nie. Widzisz ten tutaj niebieski... No, co widzę, to właściwie jest? No gar, jak nie wiem, Micha. Wiadro, garnek, no. Micha, widzisz to, nie? No. Ona na to wpadła i biegała po tym i to się jej kręciło pod łapami i to wyglądało tak, jak rozumiesz, kot cyrkowy, który biega po piłce. To ona po tym sobie biegła, no. Komicznie to wyglądało. Zobaczysz to na odcinku u mnie. Dobra, porozmawiamy z tą kobietą. Dobra, ja już wam widzowie pokazuję. No, punkty kontrolne, super. No, elegancko, dała nam put kontrolny na mapę. No, no i super, Simon. Gitara. No i gitara. To co, wsiadamy do tego czołgu, testujemy go, jedziemy na jeden z punktów kontrolnych. No ja dobra. Zaznaczę, który punkt kontrolny. O, nad nami. Jedziemy na punkt kontrolny nad nami. Jest zaznaczony, u ciebie będzie na niebiesko. Dobra, kto będzie kierował, kto będzie strzelał? No, ja strzelam. Ej, a czemu ja wsiadłem na fotel kierowcy? Ja chciałem na strzelca. No to przesiądź się. To ty chyba pierwszy musisz usiąść. Tak. Tylko, że wiesz co, interakcji nie mam. Teraz dopiero mam interakcję. Jeszcze nie wiem, czy ten czołg będzie mi się podobał. Czy nie lepiej samochodem z obrotową tą wieżyczką. Wiesz czemu? Bo jak jadę samochodem, to ja wszystko widzę, a w tym czołgu to ja widzę tylko no, tyle, co właśnie, przez tą kratkę. Właśnie rozjechałeś jakiegoś tego. No kurwa, sorry. Ja nie mam uprawnienia na prowadzenie czołgów. Nie robiłem takiego prawa do jazdy. Robiłem prawo do jazdy na samochody osobowe i ciężarówki. Ty w ogóle nie w to miejsce jedziesz. No bo ja nie wiem, ja nie widzę wyjazdu, ja nie wiem, gdzie mam wyjechać. W lewo teraz. Do tyłu. Stop. Ja jebie. Simon, ja nie chcę kurwa tym jeździć. No i tam, o. Gdzie tu można zawrócić? A tak chcesz zawracać? Cofnij się kobieto, bo cię przejadę. Jak tym się kuźwa szpetnie jeździ. No mówię, że nie byliśmy zadowoleni, nie? Słuchaj, i teraz tędy dobrze jadę, tak, nie? Tak, no. Tu w lewo, o. I w prawo. No tak niby pod prąd jadę. No, niby tak. Według strzałek tak. I teraz w lewo. Dobra, i teraz w lewo. I niech same jedzie, nie? Nie, to... Znaczy w sensie, że co? Że mam włączyć automat? No. No dobra, może se poradzę jakoś. Tuk-tukiem nasi jadą.
Dobra, jedziemy do tego punktu. Ja będę rozpierdalał ewentualnie plakaty. Tylko na razie żadnych nie widzę. O, tutaj tego rozwal. Bo granatem do nas rzuca. Dobra, posprzątany chłop. Kurde, ciężko się tym strzela, to się rusza jak odliczałe. No, chyba nie będziemy często tego czołgu testować, co? No, chyba słuchaj, raczej nie. Simon, tutaj jest ktoś z wykrzyknikiem nad tym. Idziemy do niego, no, bo to może być na przykład punkt kontrolny. No, tak, okej. Okay. Albo może znaczy... być działka, nie? Idź do ty, a ja cię osłaniam z czołgu, nie? Dobra. Ale tam ja nie wiem, czy ja porozmawiam z nim bez ciebie. Porozmawiasz, bo ja i tak nie mam interakcji. Nie. Dobra, mam. Zasadzka. To jest kolejny punkt zasadzki. Na razie na mapie mieliśmy do tej pory tylko jeden. Teraz już mamy dwa. Śmigłowiec! Śmigłowiec! Co, Supremo go nie trafiło? Ja wystrzeliłem i poleciało gdzieś. No, dobra. Mojego trafiło. No i dobrze. Trzeba naprawić. Mojego trafiło. Naprawimy ten czołg. Wiesz co? Zrobimy tak. Dobra, bo to nie jest zbyt dobry pomysł. A co chciałeś naprawiłeś? Zrobić? Nie. Dobra, to ja wsiadam. Bo nie mam R napraw. Nie masz napraw? Nie. Czemu nie masz napraw? Z jakiej paki? Nie wiem, a ty masz? Też nie masz. Przyjechało tutaj coś, co wygląda jak duży Fiat. Ty, ale ja też nie mam napraw. No, a może jeszcze nie jest zepsuty? Czekaj, Simon, może... Czekaj, no. No nie mam. Bo tutaj trzeba chyba palnik wziąć do ręki, co? No, a może w sumie... I dopiero wtedy będzie interakcja. Jezus, patrz, gramy w tą grę tak długo i se nie przypominam. Nie, też nie ma. Ty, no nie ma. No to co do chuja? Może jeszcze dobra. Nie jest popsuty, no. No może. No ale ten śmigłowiec przecież napieprzał do niego z góry, nie? No tak. Dobra, niech ten samochód przejedzie, ten cywil, bo tam będzie na bank gorąco za chwilkę. Tak, no. Szykuj działo, ja szykuję też. Dobra. Uwaga! Ładunkowy cel, pal! Napieprzaj! Zagrzał mi się ten. Wysadziłem alarm w powietrze. Dobra, ja wysiadam. Ja też. Bo myślę, że bronią sobie tu lepiej poradzę niż... No, ten czołg, powiem ci, chyba nie będziemy go stosować. Jest taki strasznie, kuźwa, jakiś toporny taki... Nie pracuje się z nim najlepiej. No. Fajnie, że jest taka opcja, że my też możemy mieć czołg. Dobrze, ja się z tym zgadzam. Ale wiesz co? Co jak pistoletów nie lubię, ja lepiej tutaj sobie radzę z klamką niż z czołgiem. No, też mi się tak wydaje. Ten karabin w tym czołgu też taki niekoniecznie. Ale on się bardzo szybko przegrzewa, tak, Simon. Tak. Tam strzelisz kilka razy, ciulon już jest przegrzany. Mamy to. Mamy. Ale łatwo poszło, co? No, coś za łatwo, nie? Ale wiesz co, pierwszy raz w historii tej gry rozstrzelałem, kurwa, skrzynkę na alarm z tego, z czołgu. Na muchę z armatą. Takich rzeczy jeszcze nie robiłem. Ty, popatrz, jakiego fajnego kłada mamy. Pokaż, gdzie? Tutaj stoi przy bramie. Ktoś tutaj woła pomocy. Kto? A, ten bardziej taki, no, fajny. Ty, twoja ta... Szampanka, no. Jak ja ona się nazywa? Szampanka. Champagne. Szampanka, no. Ja już ją uratowałem jakby coś. A, uleczyłeś ją, okej. Okay. Chodź, tu się dobra, panieczko. Simon, mamy tutaj też chłopa z wykrzyknikiem nad łbem, ale wiesz co, chodź najpierw tutaj przeszukamy wszystkie zasoby, ja pozbieramy, widziałem, dobra? Że tam chłop machał, ale u mnie wykrzyknika nie ma, bo oczywiście Ubisoft nie potrafi w te rzeczy. Kuźwa, ale wiesz co, Ubisoft jest... Ja wiem, że wiele ludzi na niego psioczy.
ale ja lubię Ubisoftu. Znaczy w sensie Ubisoft lubię. Moim zdaniem oni robią dla mnie gry mnie satysfakcjonujące. Gry, których ja się wielokrotnie dobrze bawiłem. Natomiast no, jakbyś tak popytał środowisko graczy i w ogóle recenzentów i w ogóle wszelakich tytułów i gier Ubisoftu, to wszyscy na Ubisoft psy wieszają. Pomimo tego, jak bardzo lubię. Jednakże jak widzę takie niedociągnięcia w takim trybie multiplayer, jakby tutaj teraz mamy, no to czasami też mi się na język ciśnie no, słowo krytyki, nie? No. Bo jednak te studio stać na coś więcej i mogłoby takie rzeczy dopracować. Dobra, uwaga, bo czytam. Notatka służbowa do oficerów punktu kontrolnego Sierra Perdida Zachód. Przypominam, jak ważne jest wasze zaangażowanie. Ten punkt kontrolny znajduje się pomiędzy dwoma regionami i dlatego stanowi centrum przemytu czarnorynkowych towarów. Gospodarka Yary nie może być i nie będzie znieważana przez gnujących obywateli, pragnących zdobyć zagraniczne waluty. W szczególności dotyczy to Soldados. Wkrótce rozpoczną się regularne inspekcje. Podpisano admirał Benitez, czyli ten, który wygląda jak... Zresztą nie będę tego komentował, bo dzisiaj na YouTubie jest poprawność polityczna. Tak. Zaś mi przykurwią żółtym dolarem. Dokładnie. Dobra, moi drodzy, chyba tu już wszystko pozbieraliśmy, aczkolwiek tu jest jeszcze naprzeciwko taka kantyna. To idę za to. Mamy do niego klucz, do niej, i z tej kantyny zbieramy FND. I co tutaj jeszcze? Mamy prochy, ale co tutaj jeszcze jest? Ja tu coś podniosłem też, no. Wiesz co, ja też coś podniosłem teraz z biurka. Teraz dopiero mi się poświetliło farby, proszki, jakieś ale tam pierolstwa. Ale mnie zlagowało, ty. No, czasami tak się zdarza. Uwaga, bo przychodzą niełopy. No, bo oni by teraz to chcieli, wiesz, przejąć tak, z powrotem, tak, oni próbują to odzyskać, wiesz. Będą robić teraz podejścia. Coś tam rozsadziłem, nie wiem co. Ciężarówki da się jeszcze coś odzyskać? Już nie. Już bardziej wybuchnięta ta ciężarówka nie może być. Ale tu jest jeszcze jedna, ty. Może coś mają na pace? Nie chcę naprawiać, chcę otworzyć. O, nie ma interakcja? Nic. Jest tam coś? Gówno tam jest. Pusto. A to nie jest ta ciężarówka, która przewozi ludzi? Może. Ona jest tylko do transportu ludzi, to mi tak wydaje, nie? To ja ją wysadzę. Bo jeżeli chodzi o lekarstwa, to ta ciężarówka do lekarstw inaczej wygląda. Ona ma taką inną pakę. Dobra, Simon, zobaczę, czy teraz da się już naprawić ten czołg. Kurczę, powiem ci, nadal nie widzę takiej opcji. Może czołgów nie da się naprawiać. Ty, ale on ma chyba całą staminę nadal. Tutaj się teraz wyświetliła stamina, ale to jest moja stamina. Nie wiem, no powiem ci, ciężko tutaj to stwierdzić, o co tu chodzi z tym czołgiem, czy on faktycznie... Można spróbować go trochę popsuć. Nie, nie psuj go, niech się sam popsuje na akcji, okej? Okay? Okej. Okay. Chodź do tej kobiety, czy do tego... Ja, czy jest, w tym przypadku to jest mężczyzna. Nie wiem czyj, ale naprawiam. Dobra, ja już pokazuję widzom. On ma chyba jakieś zadanie. Magazyn jakiś duży. O kurde, on nam ujawnił wyprawę po skarb. Ale to wyprawy po skarb teraz nie będziemy to robić. Później, to na końcu, tak jak na tamtym. Tak, nie? To później. W ramach takiej... No to jest fajne. Uwaga, bo... ciężarówka nadjeżdża. To jest fajne, te wyprawy po skarb, bo świetnie się bawimy w tym. Ale chodzi o to, że dla nas teraz ważniejsze są red flagi. Tam z tyłu siedzi cywil, jakby co, ciężarówka już jest unicestwiona. Okej. Okay. Oglądałem teraz ostatnio, jak byłem chory i nie mogłem niczego nagrywać przez jakiś czas, to zobaczyłem sobie wszystkie na Prime Video, wszystkie, bo kolega mi polecał, weź sobie zobacz. Oglądałem Johnny Wiki. I tam był taki termin, że na przykład hotel został tam skazany na demasakrację. To my tutaj ich będziemy skazywać na demasakrację. Oglądałeś Johnny Wicka? Nie, ja nie oglądam filmów, Wojcio. Ja już ci tyle razy mówiłem. Ale kurde, no chłopie, no polecam ci. Oczywiście na ten film trzeba wziąć duży dystans na wszystkie cztery części, bo tam jest tak dużo fantazji, że to się w pale nie mieści.
No ale ogólnie rzecz biorąc, no ja też go wcześniej nie oglądałem. I powiem ci, no spodobał mi się, tylko z tym, że to nie jest taki typowy film sensacyjny, nie? Bo tam trzeba... Nie szkoda ci pocisków? Nie. Dobra, Simon, bierzemy kolejny cel na mapie, żeby się tutaj nie kręcić. Mamy, rozumiesz, zasadzkę. Sprawdzimy, o co chodzi w tej zasadzce. Pojedziemy tam czołgiem. Ja już to namierzyłem na mapie. Okej, okay. To nam też level daje, wiesz, jak wybijamy te ich... Pury. No na pewno, tylko z tym, że wiesz, nie ma co tutaj za długo siedzieć w jednym miejscu. No to fakt, bo tu będą cały czas przyjeżdżać. Tak, siedzę. Bo oni tutaj cały czas będą przyjeżdżać i wsiadaj i jedziemy tam do tej zasadzki. Tam przed sia, do przoda. Przed sia. Mi się wydaje, że ten ciąg trzeba dopiero ulepszyć, tak jak samochody ulepszaliśmy, żeby miał... I wtedy się będzie nadawał, nie? Tak, żeby on się nadawał do jakiejkolwiek sensownej walki tutaj, nie? Dobra, jej, świetnie, zdjąłeś go. Jedziemy na tą zasadzkę. Bo na razie to on jest chyba taki defaultowy ten czołg. No. I tam jest wieżyczka, skasuj ją. Wieżyczka gdzie? Tam na rogu, gdzie celuje. Tam wieżyczka jest. Okej. Okay. Co ja mam z tym zrobić? Jezus, wieżyczka. Nie wieżyczka, Plaga. Tylko posterunek. No. Ale widzisz ja nie go? Mogę z tym, no widzę, no, ale... I chłopa. Pięknie, dobra. Dobra. I my tutaj jedziemy teraz w stronę tej zasadzki. Jeszcze przy okazji też mamy kolejnego chłopa, ale mi się wydaje, że on tam będzie miał unikalne jakieś tam zwierzęta, bo jest przy rzece, więc może jakaś rybka, może jakieś inne pierdoły. Może tak być. O, uwaga, mamy tutaj kolejnego jełopa. Za długo go tu nie będzie. Ty patrz, mocny jest. On jest opancerzony. No już się przegrzałem, to jest daremne. Szampanka, no, za szybko to się przegrzewa. Ja też tutaj, wiesz, wystrzelę jeden pocisk i czekam, kurwa, 5 minut, aż on się naładuje, nie? No. Ja nie wiem, co to jest za czołg, ale on jest chyba starszy od rudego, kurwa, 102. A to powinno być jak u Szarika. Odłamkowym pal i cyk, i leci, i następny. Dlatego mówię, że to jest czołg starszy jeszcze od tego rudego 102. Dobra, mamy to. Tylko teraz co tam trzeba zrobić? Nie wiem, wykrzyknik tam jest jakiś. No jest wykrzyknik, tylko Simon, właśnie myśmy tych zasadzek wcześniej nie robili, bo to jest nowy wątek u nas w grze. Ty! Na pieprza! Ty, granata na nas? No. Ale co tu jest, kurwa, niebies? Ty, chodź, idziemy tam z buta. Dobra. Chodzi chyba o to, że my przychodzimy w te miejsca i w tych miejscach jest kulminacja tych wrogów. Że musimy te miejsca jakby odzyskać, czy coś, no, wiesz? Ich tu jest mnóstwo. Kurwa, to śmigłowcem na takie miejsca. Wziąłem coś. Dobra, Simon, tylko się nie daj i to wszystko. No, musimy tu przetrwać. Ja chodzę, zbieram. Czarom potrzebuje pomocy, no trudno, kurwa. To nie teraz. O, czekaj, ulepszę miał go. Wujek koguta, koguta, koguta. I ma wsadził dalej se go koguta, do buta, bo do buta, Simon Benz. Sztuczne oddychanie mu zrobił. I co, i tyle? Wybiliśmy no wszystkich... i widzisz, zobacz jak się tutaj zgraliśmy. Ja na dole, ty z dachu. Kolejna dobra robota, proszę pana. Ty, te gaśnice tu nie wybuchają. A, kuźwa. One wybuchają tylko wtedy, jak ty do nich podchodzisz. Aha. Podejdź do tej gaśnicy, zobaczymy. Dobra, idę. Wybuchła. No faktycznie, kurwa, działa. Czyli gaśnice wybuchają dopiero wtedy, kiedy ty do nich podchodzisz. To już wiemy od czasów Dying Light 2. Nie, no bo ja w nią tak bezpośrednio strzeliłem. Ale nie, ty, gaśnica dalej stoi. To ten, dystrybutor to instrybutor wybuchnął. Ja strzelałem nie w ga... Ej, tu coś jest! Ukradnij zrzut zaopatrzenia! O, słaniaj mnie, ukradam! Gdzieś ty, kuźwa, jest? No tu. Mamy to. Major. Pyk. Aha! Czyli te zasadzki to jest po prostu punkt, w którym... który działa podobnie do tego, zrzut, do przechwytu, no. Tylko z tym, że tutaj już na miejscu oni są. I że musimy po prostu przejąć to. Ja to jeszcze inaczej interpretuję.
że musimy przejąć ich przejęcie. O. Tak, tak, no. Chyba, że się mylę. Nie, też mi się tak wydaje, tak. Nie chcę teraz naprawić. Zbierz metal. Tutaj jeszcze kolejny metal. Chowaj ten palnik. Kuźwa, normalnie jak na złom.pl. Słuchaj, bo tutaj idą nowe zastępy jełopów. No to czas stąd... Ty, oni chyba przejęli nasz czołg. Co ty gadasz? No, no ktoś jest w czołgu. Ktoś jest w czołgu. Ale nie celuje w nas. Ty, wysiadaj stąd, chłopie. Ale dobra, zostaw go. Zostaw go w tym czołgu. Niech se tam jest. On mi szampankę rozjechał, ty. Tak to my się bawić nie będziemy. Ja ci tu już granata do tego czołga wrzucam. Ty, ale to jest nasz. No i co? To jest niebieski. Simon pogięło cię? Co? Przecież to jest nasz, niebieski. Nasz chłop tam siadł, aha. No. Jak to by był czerwony chłopie, to cię tutaj już nie ma. To przepraszam, to ja nie wiedziałem. A przecież mówiłem ci to chyba z 10 razy. No ale ja nie, nie zakodowałem, no przepraszam, no po pracy jestem, trochę rozkojarzony. No. Ej, ty tu jajka sprzedają. Dawaj ci, po ile? 5 precio? A co to jest precio? Precio to jest taka waluta chyba. Precio. Oddaj mi czołg. Dobra. Jeszcze tutaj coś jest? O. Przejąłem. I mogę naprawić teraz. Jest, da się czołg naprawić. Właśnie go naprawiłem. Czyli on po prostu wcześniej nie był uszkodzony. No tak, na to wygląda. Czyli słaby ten helikopter. Chyba... Ty, może on ślepakami strzelał. Może on tylko chciał nas odstraszyć. Nie wiem, czy on strzelał. Chyba, że ten czołg jest taki wypasiony. No ale on jest defaultowy, ja go nie wypaszałem. Wypaszałem tylko ten samochód, ten czerwony. Podobny do Buicka. To już jest chyba wszystko tutaj. Ja bym pozbierał wezwać samochód na chwilę. Żeby uzupełnić amunicję. Tylko pamiętaj, nie pod V. Na R chyba, nie? Czy nie? Na R to masz przeładowanie. To jak się wzywa samochód? Czekaj. Ciu, na dobra. Dole masz wezwij samochód. Twoja bryka jest w drodze, jest. No ale to słuchaj. No jest, dobra, jest. Jest. Nasz Buick. Ty, niebieski to jest nasz, a ja w niego strzelam. Co za idiota ze mnie. A ty dzisiaj po raz kolejny strzelasz do niebieskich. Nie wiem, co ci odbiło. Chyba mi żona musi kawę przynieść. Dobra, mam amunicję uzupełnioną. Ja tu jeszcze pozbieram złom z tych rozwalonych samochodów. I jedziemy dalej. Uwaga, bo tutaj są miny podkładane. Moi drodzy, przepraszam, ja tutaj od czasu do czasu będę musiał tak sobie tak zrobić tak, żeby sobie, że tak powiem, wiecie, oczyścić struny głosowe. Wybaczcie, no niestety, taka dzisiaj sytuacja. Wybaczamy ci. Co? I w imieniu twoich jedziemy widzów dalej wybaczamy ciągiem. Ci. Autem, nie? Mi też się wydaje, że autem chyba lepiej, no. Może on nie jest taki kuloodporny, ale kuźwa przynajmniej zwrotność i w ogóle widoczność z niego jest lepsza. Sorry, champagne. Musiał, obsadzić broń, nie? O, dobra. Jestem. Simon, bierzemy się za kolejny czerwony punkt. Będzie to stacja wojskowa. No, tylko to z są tym, pszczały. Że. Tylko z tym, że. To jest trochę dalej i. Weźmiemy to z ziemi. Ready? No, ready? Ale go wysadziło, ty tego nie widziałeś. O, o mina. O, to ty, ale da się ją zestrzelić, tą minę? Nie wiem. Da się. Nie ma miny. Nie ma miny. Była mina. Nie ma miny. Najsłabszy do transportu to tu jest chyba kuń. Chyba tak, no. Tylko z tym, że kunia, wiesz, łatwo jest zastrzelić, nie? Jeśli tu jakąś broń chemiczną dał do tego auta? Nie przypominam sobie. Bo jak strzelam, to pełno leci takiego tego. Zobacz. A może ty sobie założyłeś na broni? Znaczy to jest ten gaz, nie? Ten. Może ty sobie po prostu takie coś założyłeś? Nie wiem, bo nie mogę zmieniać nic teraz, jak jadę na tej broni tu. Jest, jesteśmy na miejscu?
Okay. I tutaj mamy śmigłowiec. Simon, słuchaj, zrobimy tak. Ty siedź tutaj na wieżyczce. Ja mam chłopa na muszce. Jeden strzał i nie ma. Dobra, zrobimy coś takiego. Wjedziemy tam na pełnej kurwie, a ty napieprzaj z tego... Czekaj, nie ruszaj się. Nie, stój. Ja go mam na muszce. Ej, to się podnosi ta muszka. Jak strzelam. Dobra, drugi, można wjeżdżać. Ich już nie ma. Zobaczcie, przy śmigłowcu kogoś nie ma. Śmigłowca zaraz nie będzie. Zajebisty jest ten pistolet. To jest najlepszy pistolet, jaki kiedykolwiek w jakiejkolwiek grze komputerowej miałem. Ale on się tak szybko z powrotem odgrzewa, że... Pięknie. Słuchaj, ja tutaj muszę załatwić swoje prywatne rzeczy. Dobrze wiecie, co mam na myśli. Wiecie, co ja tutaj chcę zrobić, czy nie wiecie? Nie wiem. Podejrzewam, że wiecie. Znaczy, domyślam się, działku chcesz rozwalić. Ci kurwa. Ja, to, co mi piszą cały czas, że nie trzeba. Tak. Ale ja jestem uparty jak osioł i ja twierdzę, że trzeba. Lecimy dalej śmigłowce? Ja zajebimy im go? Właśnie. Co za chłop. A nie? No przecież można go naprawić i nim polecieć. Ale za to dostaniemy punkty. Za to dostaniemy punkty. Ready? Tutaj mogą być leki. No to dobra, to ja go naprawiam w takim razie. Okej. Bo to jest ten od leków chyba. Chyba tak. Od leków albo od amunicji. Coś w nim będzie na pewno. Jejku, ja go jeszcze muszę naprawiać, serio? I co, już to zdobyliśmy, czy nie? Tak, już co tu jest w środku? Wiesz co, gówno tu jest w środku. Tylko tyle ci powiem. Okej. Okay. Zebrałem tu jeszcze benzynę gdzieś. Ale wiesz co, tutaj jest jakaś wieża. Warto pójść do góry, na samą górę. Zobaczyć, czy czegoś tam soczystego nie będzie dla nas. Uwaga, będzie boom. Czemu mnie to nie dziwi? O, patrz. Kuźwa, tutaj jest armata w stronę morza. Tutaj mieli jakiś system obronny, może w latach, no nie wiem, historycznych. Bronili tutaj się od strony morza. To jest niezniszczalne. Co? Ten radar taki. Przecież ja go już wybuchłem, ten radar. Ten tutaj? Ten? To jest lampa, a nie radar. No to lampa, no i to jest niezniszczalne, ja chciałem to... No ale... Lampa a radar to nie jest jedno i to samo jednak. Okej, okay, no dobra. Lampa to lampa, pieprzony szperacz. Natomiast no, wiesz. Radar zniszczony. Dobra, Simon, porozglądajmy się tutaj. Co da się pozbierać, to pozbieramy. I bierzemy kolejny cel. Właściwie ten pierwszy cel cały czas jeszcze mamy. Nie zrobiony, bo to zrobiliśmy przy okazji. Chłop idzie, ale to chyba nasz. Widzisz ten stryczek tam na dole? Jesteś ja nasz, pierdzielę, czy nie nasz? Powiesili ich do góry nogami. Jesteś nasz. Gdzie? Pokaż. No tutaj, zobacz sobie. Powiesili ich do góry nogami. Idę za tobą. O, widzę. Skurwysały. Ciebie na tym. Ty, jaki zemie lama. Dobra, fajnie. Co? Nie wyłączyłem ekranu Discorda. I cały czas widzowie patrzyli na twój ten. A idzie ich odciąć? W sensie widzieli twój obraz, a nie mój. No ale to nic, no. Simon, z racji tego, że mamy przed sobą bazę, to ja proponuję teraz coś takiego. Jak to klepniesz, to tak zrobimy. Słuchaj, bierzemy ten śmigłowiec, polecimy nisko nad asfaltem. Okej. Okay. I proponuję powtórzyć akcję. Tym razem ty możesz lecieć i z góry ich napieprzać, a ja mogę z dołu. Ja nie a jak chcesz, chcę latać. Ja mogę z góry, a ty z dołu. No, ty z góry. Ja wolę. Dobra. Tak, wiesz, bronią się dobra, obsługiwać. Spoko. No to okej. Okay. Tylko czekaj, bo ja muszę, żeby wyskoczyć, to ja muszę do tego, na ten fotel siąść, bo inaczej znowu śmigło zahaczę. To co, mam wylądować? Nie, już się przesiadłem, możesz lecieć. Przesiadłeś się, dobra. Tak. I lecimy do tej bazy FND. Ona jest tak nisko, w sensie... Że nie trzeba się jakoś specjalnie wspinać.
Mamy już ją właściwie na widoku. Uźwa, tak naprawdę to jesteśmy już na miejscu. Tak po prawdzie. Kuźwa, jak tutaj długo się ładuje ta, no. Rozumiesz, ten karabin maszynowy, ja pierdzielę, serio? To co, wyskakuje? Czekaj jeszcze, Simon, czekaj jeszcze. Okej. Okay. Ej, tu jest coś do uwolnienia. Wiesz co, no na razie ogarniemy... O kurwa. O nie, chyba mamy Mayday. O co ja zahaczyłem, jakieś drzewo? Gdzie jest ta cholerna baza FND? Nie widzę jej. Jejku, co ja się tutaj muszę tą myszką... Ty, ona jednak tam, jest u góry. Tam, no wyżej. 400 metrów. Simon, zrobimy inaczej. Wylądujemy na ziemi. Żeby naprawić. Naprawimy śmigłowiec. Mamy drugi śmigłowiec. Oni się już katapultowali z niego. Nie mogę podnieść dzioba. Ładuj się, działko! Czekaj, ja O jest, dobra. Zestrzeliłem go. Tak, bo już chciałem wyskoczyć i Supremo go zestrzelić, ale... Ląduję. Uwaga, okay. Będę lądował. Dobra, ląduj. Tylko wiesz co, nie mam tutaj dobrego miejsca do lądowania. Podleć trochę do przodu, poczekaj. Tam jest więcej miejsca. No. Ląduję na skrzyżowaniu. Roosevelta okay. Z... Roosevelta. Roosevelta z krzyżową. O, już o to było kurwa twarde lądowanie, nie? Dobra, no, odsłaniam twarde lądowanie. Naprawiam. Jedziemy na dwa aparaty. Ty, ja jednak myślałem, że to będzie ta baza nisko, a ona jednak jest wysoko, na wzgórzu. No, wsiadamy z powrotem, nie? Tak. Okej. Okay. Nie wiem, gdzie ty byś tam miał wylądować. Dobra, w górę. Nie... Ach! Znowuż pomyliłem guziki. Simon, nie wiem, gdzie ty byś tam miał po prostu wylądować. No tak normalnie, nie? Wiesz co, podniosę śmigłowiec tak wysoko, jak tylko mogę. Okay. I lecę tak blisko, jak mogę, żeby nas znowuż ten kaganiec nie ograniczył. Widzisz tą drogę pod nami teraz? Widzę. Jakbyś spróbował wylądować na tą drogę. Okay. Chyba, że ja tam wyląduję i cię tam wysadzę. Czekaj, żebyś też nie musiał. Ja już wyskakuję. Dobra. Jesteś? No, lecę na tą drogę sobie. Okej. Okay. Lecąc na spadochronie ja mogę strzelać. Z broni. Ja nie wiedziałem tego. No ja też nie wiedziałem. Rozwalę im śmigłowiec. Czekaj, ja sobie schowam broń. Pójdzie mi szybciej. Bo ja tam trochę mam do góry. Oh shit. Rozwaliłem im śmigłowiec. Okej. Okay. Nie wiem, czy tam nie ma jakiegoś snajpera na wieży. O kurde, ile ich tu jest, panie. Dlatego nie podchodź za blisko. No, staram się skradać, wiesz? Dobra. No, latają jak mrówki. Ładuj się szybciej, rakiety. Okej. Okay. Dobra, jeden widzę, że pad. Zwierzaki też robią swoje. Tak. Rakiety mi się ładują. Już włączyli alarm. Uwaga. Pięknie. Tego jednego też odrzuciło do Sosnowca, kurwa. Okej, okay. No patrz, strzelam powolutku. Prosto w łeb. Dobra, mam go. Nożem jednego zawaliłem, bo... Bardzo dobrze.
pojedynczy strzał. Na L się to zmienia, nie? Standardowe naboje, pociwki przeciwpancerne sobie teraz wezmę. O. Gdzie mnie ktoś strzela? Muszę się schować. Okej. Okay. Czekaj, ja muszę się przykitrać, bo muszę sobie przełączyć na szczykawki, wiesz? Próbują mnie tutaj ściągnąć, są pode mną. Dobra, to już idę do nich. Już tam wracam, na pole frontu, już się uleczyłem. Strasznie szybko mi się grzeje ten pieprzony, rozumiesz, no tak, bo to nie karabin jednaś... w tym, no. Dobra, jednemu łeb, który, drugi, no nie lataj tak szybko. Drugi łeb, dobra, nie ma. Dobra, jadę, znaczy jadę, lecę na tył bazy. Coś zebrałem. Uwaga, czyszczę. Gdzie mnie jeszcze ktoś widzi? Gdzie? Przeleciałem przez drzewo. O, o, mamy kolejny śmigłowiec na horyzoncie. Dobra, prosto w głowę. Spróbuję go ściągnąć. Tam czampanka się zajęła. No co ty mnie to, tu... że... Simon, uważaj, śmigłowiec wisi. Spoko, nad bazą. Mnie na razie chłop na koniu zaatakował. Jakieś miny. Dobra, zestrzeliłem go. Jakieś miny i bomby tu zsyłają. Dobra, coś wszedłem, coś zabrać. Uważaj, bo leci do ciebie od tyłu. Okej. Okay. Próbuję go namierzyć. Masz go przed sobą na 12. Rozwaliłem jakiś alarm i skrzynkę FND też zabrałem. No i elegancko. Wziąłeś prochy. Jakkolwiek by to nie zabrzmiało. Dobra, wyszedłem z drugiej strony. Przecież mogę lądować? Mogę. Możesz, mamy to. Mamy to! Simon, takie akcje mi się podoba. To, fajnie, to, jest, no. To jest esencja po prostu współpracy, no. To jest esencja współpracy. Ale jestem zadowolony. Kuźwa, naprawdę, to było piękne. Aż współpracować chmurę z tobą to czysta przyjemność, Simon. No, ale ja wolę z lądu, ci powiem. Ja jakoś nie umiem z tych helikopterów strzelać. Mnie to tam, nie umiem tym... Wiesz co, da się to ogarnąć. Ląduję do ciebie. O ile da się to ogarnąć. Już opanowałem, to... nie? No. To strzelanie z tych wszystkich właśnie... Czekaj. Bo myślałem, że kichnę, ale chyba nie. A to nasi idą. Nasi podchodzą jakby coś, wiesz? Okej. Okay. Jestem na last day and looking at a pretty fucking tall radio tower. That's Castillo's personal broadcast. Dobra, ja wyląduję. I pozbieramy haszyszko i byle co. Ja już tu dużo pozbierałem. Tym razem było miękkie dużo. Lądowanie. Okej. Okay. My czasami tak mamy, że akurat odzywamy się w tej samej chwili, nie? No, mówię, że ten, że ja już tu dużo pozbierałem, ale jeszcze jest co zbierać, także... No to, żem wylądował, kuźwa. I tak zrespimy tutaj nowy śmigłowiec i tyle. Dobra, pozbieramy tutaj wszystko to, co nam się należy. Haszyszko i byle co. Kolejna zasadzka. Ty, fajne są te zasadzki. Spodobały mi się. Mamy kolejną zasadzkę. Simon, może uda nam się wszystkie 5 zasadzek dzisiaj zrobić. No i super by było, nie? Bo już mamy 3 odkryte na mapie, dobrze ja mówię? No. Bo mieliśmy teraz drugą kobitkę, która powiedziała nam o kolejnej zasadce. A jedną zasadzkę już zrobiliśmy. Czyli to jest 3 z 5. Zgadza się. No. Ona pewnie mówi, czym są te zasadzki, tylko że ja czasami nie nadążam czytać po prostu. Bo coś komentujesz w tym momencie, coś między sobą wymieniamy zdania i nie jesteś w stanie tego wszystkiego wychwycić. Ewentualnie widzowie nas w komentarzach uzupełnią, czym tak naprawdę są zasadzki, bo mi się wydaje, że to jest towar, który oni przechwycili i my go odbijamy i oni tam na nas czekają, nie? No, tu jest jakaś pani ze sklepu, w sensie ma nad głową ikonkę sklepu. No to kup sobie tam chipsy, kolkę. Co tam jeszcze ty pijesz, albo jesz? Kepsa. Ja? Wodę i no. Kebaba. Wodę i kebaba? Tak. I lubię w ogóle... Ja lubię dużo jeść różnych rzeczy. Nie tak tylko... Ja już nie pamiętam, kiedy ostatnio kepsę jadłem. Ja lubię kebaba. Wczoraj jadłem. Ja też lubię, ale... Jakoś tak... Wiesz... Domowa kuchnia taka codzienna, nie? Coś jest na tej wieży i tego jest bardzo dużo. Sztuk 3.
Spinam się na górę. Czekaj. Trzy sztuki jakiegoś czegoś u góry są. No ten mi poprawi celność. No kurde, hasie szkło i wylecą. Poprawi celność. Co ty tam modyfikujesz? No jak wiesz, mam chwilę, to... No jasne, oczywiście, że tak. Tym bardziej, że ja i tak to, co zbieram, to ty to otrzymujesz. Jejku, ta drabina w dół. Ty, gdzie ja wylądowałem? W zupełnie innym miejscu. Jakiś kluczyk zabrałem, jakąś kartę. Jejku, gdzie ja się dostałem w ogóle? Tu jest nawet telewizja. Zobacz sobie, Simon. Widzę. Na Discorda. No, widzę. I to nawet 4 ekrany w jednym. Co za skubańcy. A powiedz mi, Simon, bardziej skrzecze niż zazwyczaj? Nie, jest, teraz już jest okej. Okay. Na początku trochę było słychać. W miarę słychać. Dobry mam ten głos? Tak. Na początku było trochę słychać, ale teraz już jest okej. Okay. Moi drodzy, gdybyście mnie słyszeli w niedzielę, ja w niedzielę, to aż moja żona była przerażona. Ja w niedzielę, to ja nawet nie mówiłem szeptem, ja harczałem szeptem. Na wielkie szczęście zostały mi jeszcze te leki, co mi tam lekarz przepisał. Wiesz, że one mnie postawiły na nogi, nie? Mhm. No ale to dopiero właściwie we wtorek tak byłem w stanie już cokolwiek powiedzieć. Jednak nawet jak masz leki na receptę, to one nie działają natychmiast, dopiero po 3 dniach. Okay, przynajmniej w moim przypadku, kiedy teraz? Ja choruję na różne choroby, choruję na sarkoidozę, tak, czyli na chorobę układu odpornościowego, więc mam bardziej przepierdolone niż ktokolwiek inny, bez tej choroby. Dobra. Dobra, ja idę cię tu szukać. Tu jeszcze coś? Wezwij pojazd, no nic tutaj nowego się nie pojawiło. No po prostu mamy kolejną nową bazę, no i tyle. Tak. Ale wiesz, kolejna baza dla nas to jest jedna mniej dla nich. No tak, tak, oczywiście. I wszystkie te surowce tutaj dla nas są. Odebrano zamówienie. Informujemy, że formularz zamówienia A234B został zaakceptowany i rozpatrzony. Obiekt ten został przeznaczony do demasakracji. Przyjęto zamówienia na wszystkie przedmioty. Zostanie ono zrealizowane w ciągu jednego tygodnia przez północno-wschodni magazyn. Prosimy przygotować personel do odbioru. Johnny Wick już tutaj się zbliża. No i grubo, nie? Aczkolwiek troszeczkę ten film mnie zaskoczył. Właściwie wszystkie 4 części, ale z drugiej strony troszeczkę mnie też rozczarował, bo spodziewałem się tam jakichś takich sztuk walk, w sensie, wiesz, jakieś tam karate, wszystko to, co jest na scenie sztuk walk. A w niektórych scenach, w niektórych walkach Johnny Wick walczył jak Sebiks pod Biedronką, nie? Dwie trzecie właściwie tych wszystkich walk to takie, jak on się na kogoś rzuca z nogami na czyjeś ramienie i żeby go przerzucić przez siebie i go na parterze dobić, nie? To tam było takich walk no mnóstwo. Kogut, przesuń się, bo ci nakopię pod dupę. Że nie mogę przejść. Nie masz po co tu wchodzić. Aha, byłeś tu? Tak, byłem tam i kogut mnie tam zaklinował. Okej. Okay. Niesamowicie mnie to wkurza, jak te zwierzaki nas klinują. No, ale robią to, Simon? Robotę, pomagają. Tak, robią robotę, ale czasami mnie wkurzają. Mamy zasadzkę. Mi się wydaje, że... Wiesz, bo do tej zasadzki musimy mamy tam się blisko, dostać nie? Prawdopodobnie na dół, a my jesteśmy na górze, więc zlecimy tam śmigłowcem. Dobra, okej, okay. To ja idę na lądowisko. Czekaj, gdzie to było? Tam wyżej. Wezwij helikopter, odświeżę go. Chyba, że będą teraz 2-1 na drugim. Ty, są 2-1 na drugim. No ja jebię. No ja nie wiem, ten start może się nie udać, Simon. Bo dobra, ja uderzę łopatami... tego śmigłowca w tamten śmigłowiec. Siedzisz? No. Nie, czekaj. No, teraz. Dobra. Odbijam na prawo i... Bo musimy teraz lecieć na dół, nie? Bo no. ta jednostka jest na dole. Więc obniżać loty i... A ja mam nową broń, która ma obrażenia już na full. Zobaczymy, widzisz, co ja tej to strzelby będzie. Jeszcze ze śrutem nie miałem okazji przetestować.
I mam pojedynczy strzał, albo pociski przeciwpancerne, albo pociski do zawalczania celów miękkich, zatrute pociski i pociski wybuchowe. Dobra, ląduję. Okej. Ona jest wolniejsza, bo dłużej trzeba ją przeładowywać, ale obrażenia ma na full. Słuchaj, Simon, przygotuj się, ponieważ ja ląduję na dachu, kurwa, Polsatu, rozumiesz to? Wiesz, okay, co to oznacza? Że lądujemy w epicentrum samych problemów. Trzymaj się tam. Trzymam się. Napieprzaj od razu. Dobra. Napieprzaj od razu, napieprzaj. Kurwa, zginę tu. No to, żebym zginął. To nie był jednak zbyt dobry pomysł. Resztkami sił cię podniosłem. Tylko weź się ten, ulecz. Ja już jestem uleczony. Okej. Ściągłem ją w łeb, prosto. Jejku, ten pistolet jest po prostu kochany, nie? To jest naprawdę, to nawet w cyberpunku nie mam takiej pukawki. Dobra, to jesteś ty. Czaron, panie szanowny, ja nawet w cyberpunku nie mam takiej pukawki jak tu. Ale w cyberpunku w ogóle musisz kilka razy strzelić, żeby kogoś stegować, nie? Tam nie działa strzał w głowę. No ty, no wiesz, tak, jak mają szczepy, nie? No, tam nie działa strzał w głowę tak, że... Nie, też działa. To zależy, do kogo ty strzelasz. No. No tutaj też zależy, do kogo ty strzelasz, bo jeżeli masz pocisk przeciwpancerny, to z pistoletu nawet możesz do czołgu strzelać, czego, jak widać na komentarzach, nie każdy rozumie. Jeszcze chcesz z siebie zrobić głupka, nie? No. Lekarstwo razy 30 z ciężarówki wziąłem. Bardzo dobrze. Powiadomienie o zmianie uprawnień. Szanowni specjaliści do spraw łączności. Skryte ustawienie anteny naszej stacji w kopule sprawia, że idealnie nadaje się ona do prowadzenia nadsłuchu. Kurwa, patrz, Pegasusa tutaj zamontowali. Dlatego rząd zmienił nasze główne cele. Od teraz 85% roboczogodzin mamy poświęcać na przechwytywanie i rozszyfrowywanie sygnałów z amerykańskich satelitów, zgodnie z punktami regulaminu. A wy, kurwa, mówicie mi, że nie trzeba radarów rozstrzeliwać. Trzeba. Tutaj jest jakieś P478B, bla bla bla, jakieś tam cyferki. Przeznaczamy na sygnały lokalne, a pozostałe 5% możemy używać wedle własnego uznania. No. No. Także od teraz nawalamy jeszcze bardziej we wszystkie tutaj. Radary. Radary, anteny. Tak. Jejku, gdzie ja to strzeliłem? Nie wiem, ale teraz już nie strzelaj, bo to już nasza jest. Bo myśmy to przejęli już. Wyskoczyło, że... Ale chciałem wybuchnąć tą antenę i nie dało się. Że zasadzka udana, nie? Koźwa głowa zaczyna mnie boleć, tak stopniowo, powolutku, coraz to mocniej. To nie, nie wiem dlaczego, nie wiem z jakiego powodu. Bo ty jeszcze masz nockę przed sobą. Bo tutaj ktoś idzie. Simon, tutaj ktoś idzie. No to spadamy stąd, nie? Niech się tu bawią ci nasi. Dlaczego spadamy? Żeby było, że uciekamy? Że tchórzymy? Proszę sobie nie żartować. No właśnie. Już go nie ma. Jeszcze jedna kobita tutaj leci. Przetestowałem właśnie śród. Ale się wciągnął. Cyk i nie ma. To był on. Ale widziałeś? To było właśnie śrutowe. Tylko, że problem z tą strzelbą jest taki, że ona działa na krótkim dystansie. Zostaw mi go. Kogut ci go. Co to kurwa było? Nie wiem, ale coś mryga światłami. Nasi przyjechali. Ty, tam coś jest na tej pace. Interakcja było tu, czekaj. Nie chcę naprawiać, schowaj broń. No, ta interakcja tu jest tylko tak przez moment. Okej, okay, obej. Posprzątane, Simon. Mi się wydaje, że możemy iść na kolejny cel zasadzki. Mhm. Aha, czekaj no. Czy myśmy tam wszystko pozbierali? O,
uwolniłem dwóch. No, czyli te czerwone to są więźniarki. A niebieskie to są chyba te. Była interakcja, a teraz nie ma. No, czemu niebieskie nie ma? To są z lekami. A czerwone to są więźniarki. Tak, niebieskie z lekami, no. No bo ja widziałem, że ciężarówki z pakami, ale zapomniałem sobie, który kolor był z lekami. Ale tu też było i teraz nie wyskakuje. No co jest? Może gdzieś niżej? Nie ma. Dobra, nie ma. Simon, ja bym sobie poszedł po tabletkę na ból głowy, okay. Bo tak no coraz to bardziej zaczyna mnie łeb boleć, wiesz? Pauza, co? Czy jak? Wiesz co, może niekoniecznie. Ja sobie tutaj będę stał, bo mi to zajmie dosłownie minutkę, okay. Nawet krócej, a ty tutaj zobacz, czy czegoś jeszcze nie przeoczyliśmy. Dobra. Robi się. Ale tu aż niebiesko od naszych, ja cię nie mogę. Tu jest wujcio, dobra. No chyba już tu nic więcej nie ma. Kogut sobie jak zapiał, co zapiał kogut? Stąd już wziąłem leki razy 30 z tej niebieskiej. Tam na górze jeszcze mnie nie było, wujcie tu był, ale... Ale może coś tu jeszcze... O, jest tu coś jeszcze, proszę bardzo. Co dwie głowy to nie jedna jednak. Tu, zbieraj złom. Tyk. O, mamy to. Dobra, stąd można wyjść, tu już nic więcej nie ma. Ale idę jeszcze wyżej. Okej, okay, tu też nic nie ma. Stąd to można jedynie ze spadochronu skoczyć. No to żem skoczył. Jest tu. Nawet nie zdążyłem go otworzyć. Dobra. To ja siadam do śmigłowca. Czekam na wujcia. Spróbuję go przeparkować ewentualnie. Nie chcę fotelu pasażera, chcę fotel kierowcy. Spoko, na luzie. Słyszałem przez słuchawki na bezprzewodowym, że wsiadasz do śmigłowca. No, chciałem go przeparkować, ale nie da się na fotel kierowcy siąść. Nie da się po prostu. To co, idziemy do kolejnego punktu? No. Właściwie to polecimy chyba. Tylko z tym, że już nie będę lądował na dachu Polsatu. O, jest fotel kierowcy. Da się tam wejść? Tak, udało mi się. O, łopatami chyba się go uszkodzi z powrotem. Opuść pojazd, nie zdążę. Będzie się bum? Nie wiem, próbuję ty go się naprawić. Lepiej od niego odsuń. Właśnie chciałem go naprawić, ale nie było R napraw już. Już się nie dało, już za późno. Trzeba wezwać nowy. Wiesz co? To wzywamy pojazd. No i tyle. Chodź tutaj na dół, na ulicę. Idę. Weźmiemy pojazd i po prostu z pojazdem. A czemu to jest, pisze w strefie zakazanej, jak to już jest nasze? Hej, o co tu chodzi? Nie było tego, to jest. Się pojawiło przed chwilą. Simon, nie, było, było. Tak? Może myśmy czegoś nie zabrali stąd. Bo tutaj nasi są. No ale wyskoczyło, że zasadzka udana. No tak, no ale zasadzka udana z ich perspektywy czy z naszej? No z naszej. Dla kogo ta zasadzka była udana? No dla nas. Jak zebrałem coś tam, ten zrzut taki czy coś, to wyskoczyło zasadzka udana. Ty wtedy czytałeś. No słuchaj, ten na mapie już tutaj nie ma ikonki, nie? No to dobra, to chyba jest okej, no. Chodzimy do ulicy i tam wezwiemy taksi. Dobra. Tylko uwaga, bo tam jest dwóch jełopów. Trzeci właśnie leci. Ściągnę ich ze snajperki. Jeden strzał, jeden trup. Tam jest nasz, ten niebieski. Oho, nie liczy się nic. Pali się i nawet nie krzyczy. Ja czekam na ciebie. Uważaj, minę masz koło siebie. O, fuck. Ale jebło? Ty, tych min tutaj jest zdecydowanie więcej. No jest, jest, no. Tam są następne dwie. Beauty. Powybuchałem je wszystkie. Okej. Okay. Potem wiesz, autem pojedziemy, najedziemy i też wybuchnie, nie? No. Ty, czy tylko mi się wydaje, że Chicharon ma świecący się na...
czerwono-ledowy kolor, ten? Gardziel? Czerwony? Ale u Chicharona? No. Zobacz, jak mu się łeb świeci. No, widzę to. Patrz. Ty, to... Czemu tyś mi te auto przyprowadził? Ja? Ja nie. To ty. Nie do ciebie mówię. Ja zamówiłem tutaj samochód, ale ten opacerzony przyszedł. No ja nie chcę go. Ready? No, jedziemy? Siedzę. Siedzisz? Obsadzam broń stacjonarną właśnie. Jedziemy do kolejnej zasadzki. Sobie te red flagi tutaj porobimy. Tylko, że jak na złość nie widać, wiesz czego? Nie widać jak na złość tych działek przeciwlotniczych. Może je musimy jakoś odkryć. Na pewno musimy przejąć. Wjeżdżamy no, na Rachel, pełnej, tak. Nie? Co? Wjeżdżamy na pełnej w to. Jesteś pewny? No. No to nakurwiaj. Bo ja tutaj nie mogę użyć broni, bo mam ten... Szybę kuloodporną. To ja wychodzę, a ty strzelaj. Okay. Ale to podjedź bliżej jeszcze trochę. Simon, tak na dwa karabiny możemy działać, a tak tylko na jeden. Okej. Okay. No ale wiesz, chciałem, żebyś po prostu bliżej podjechał i potem wysiadł. O, dobra. I teraz. I już zostań. Mamy jest, to. Przejęte. Wysiadam stąd. Ty, ale te przejście nie było zaznaczone na mapie. No nie, ale są takie. Całkowicie przypadkowo na nie wjechaliśmy. Tak, ale są takie, bo pamiętam, że na tej poprzedniej części mapy też tak mieliśmy. I tu mnie pewnie... to oczywiście cieszy. I tu pewnie będzie jeszcze jakiś klucz trzeba było. Użyj klucza, o, wchodzę tu. Jakiś klucz zabrałem ostatnio. No ja wszedłem już tutaj. Wziąłem FND. Dobra, jest FND zebrane. Wziąłem leki. O, jaka strzelba nowa. O, a nie. Coraz więcej tych broni mamy, nie? O, tu jeszcze coś jest. Kuźwa, żeby tylko... te bronie jakoś znacząco się od siebie różniły. Na zewnątrz tam jeszcze złom jest tu. Tak, że tom potrzebujesz do tego, nie? Tom do tego. Gdzie tu ktoś znowu strzela? Ktoś nas ostrzela. No mamy trochę jełopów znowuż tutaj. Wydawało, bo oni kurwa chcieli być Rambo, no. Ale to już, Rambo. Już sobie z nimi poradziłeś. Człowieku, ja oglądałem wszystkie części Johnny Wicka. Ja już teraz wiem, jak się strzela bestialsko. A ja to co? Nikt, nie nawet pół chłopa mi nie zostawił. Dobra, to chyba mamy tu wszystko pozbierane. No za łatwe to było, nie? Aby tutaj. Tu pilnować. Pilnować tu, pilnować. Nie chować się, tylko pilnować. Z dumną twarzą... Facetem muszę pogadać. Czekaj, to ja pokażę, widzę. Konwój jakiś. Czyli to będzie ten, punkt zrzutu. Okej. Okay. Konwój FND. Jeszcze coś innego. Jezus, przepraszam, ziewnęło mi się. Nic, ale... co ludzkie nie znam obce. Ale no ja ostatnie dwa dni bardzo dużo pracowałem i muszę odpocząć. Ty, tu mam jeszcze jakąś tą. Taką, zobacz ile tu jest jeszcze rzeczy. Ty widzisz gdzie jestem? Nie. W tej wieżyczce takiej, tam na prawo. Natomiast widzę, że ktoś się skądś zbliża. Już widzę skąd. Już go nie ma. A, bo ktoś do tej wieżyczki tam wlazł na górę. No, i tu jest jeszcze do pozbierania trochę, panie. No to dobrze, żeś tam wlazł. Tu mają, ty. Pryczę? No pryczę. Nie wiesz, co to jest prycz? Wiesz, co to no, jest wiem, prycz. No wiem, co to jest prycz, tylko że ziewał przed chwileczką, mówisz o pryczach. A, okej. Okay. Ej, i są tu leki na górze, zobacz. Razy 14. I jakiś klucz kolejny. Czemu ja tych leków teraz nie dostałem, tylko kartę? Karta do punktu kontrolnego. No bo może ci się nie zaczytały te leki. W sensie jakby... Zanim ty zauważyłeś leki, to ja zaraz podniosłem jeszcze ten, wiesz? Tą kartę i... No i dobrze, tylko bo to widzowie znowu... piszą, że drzwi do tych tutaj posterunków można po prostu wysadzić. Więc o. Te klucze to tak wiesz, są, bo są, ale można też je wysadzić. Nie wiedziałem tego.
Dobrze mieć widzów, nie? W sensie, no, już mówiliśmy na ten temat, rozmawialiśmy już. No. Jeszcze tutaj ktoś przyjechał. Dobra, nieważne. Jeszcze ktoś? Nie, już jest okej. Nie, to nasz. Dobra, Simon. Wsiadamy do samochodu i jedziemy dalej, bo szkoda czasu. Okej. Żeby nie marudzić zbyt dużo czasu w jednym miejscu. Czekaj, zbiorę mamy teraz jeszcze tak. Benzynę tu z paki, czekaj. Bo jest. Słuchaj, mamy trochę. Teraz tak. Mamy cel wojskowy, czyli bazę, blisko. I zaraz obok mamy zasadzkę. Co chcesz pierwsze? Pierwsze to chcę ci naprawić wóz, bo się pali. Okej. I teraz siadam. A teraz wybierz, gdzie chcesz jechać i jedziemy. Dobra, to jedziemy na bazę. No i już. Bez bliżej. Wiesz, że ja tam się zdaję na ciebie. Jadę. Jedziemy z tym koksem. Tu chłop w asfalcie siedział, ty. Nie może być. A czy tu... Ej, czekaj, plakat! Wróć, panie, ale to wróć. Nie był propagandy. Był. Ja? Tak, one są trochę inne. Ale od tyłu go nie wysadzę. On od tyłu nie o, lubi. O, żeż ty w mordę! Ty wykrzyknij. Słuchaj, jakiś... Oni są na jakimś statku. To nic. My lubimy statki. Clara, I'm at some kind of ship disassembly station in Robustas Hills. Robustas Hills. Okręty na złom. Okej, dobrze. Słuchaj, pójdziemy tam piechty na ten statek. No jasne. Masz jakąś tą snajperkę? Mam, ale tu jest jeszcze wykrzyknik. Ty go widzisz, tak, czy tylko ja go widzę? Wykrzyknik jest nad taką mapą, książką czy coś. No. Miejsce do polowania. A, w dupie mam te miejsca do polowania. Dobra, ona po jednym. Niczego nie spodziewała, niczego. Po drugim. Po trzecim. Po czwartym. Po piątym. Nie mam już 5 kresek. Czekaj, tam u góry jeszcze są. Jak 5? 6 ja kresek. Jednego ja ściągłem, chłopie. Tego, co powiedziałeś, że po pierwszym, to ja go ściągłem. 7 kresek. Albo ściągliśmy go jednocześnie. O nie, alarm. 8 kresek. Jak z drabiny go zrzuciłem. No właśnie, widziałem. Dobra, przy okazji paliwo wziąłem. O-o! Co? Helikopter! Już nie. To Supre, możesz go ten tego? Nie. Tą wyrzutnią? Ja. Ja też mam jakąś wyrzutnię w sumie. No patrz. Co to kurwa z nią było? Ty widziałeś to? Słuchaj koło nas. To ja muszę się schować, bo ktoś gdzieś skądś do mnie strzela. Co było głupie? Jakie to było głupie. Dobra, wchodzę tu, bo tu jest dużo rzeczy do pozbierania. O, jakąś kartę znowu wziąłem. Jezus, jak mi domem znowu... Aż mi fotel począł. Simon, ale ty regularnie, prawie na każdym odcinku o tym mówisz. No. Aż tak strasznie? Tak, no my tu mamy dramat. Nie boisz się, kurwa, że ten dom ci się tam kiedyś zawali? No, pewnie kiedyś tak. Ale to mnie już tu nie będzie. Z takim spokojem mówi. Otworzyłem tu jakiś coś. Jakiś snajper tutaj jest. Wysadziłem tu jakiś alarm. Znaczy, po snajperze. Był snajper, już wziąłem go nie ma. FND. Pistolet maszynowy mamy. Wziąłem części. I chyba wszystko. Simon, idzie nam to dzisiaj zajebiście, co nie? No, coraz lepsi jesteśmy, nie? Kurwa, normalnie? Słuchaj. O, teraz jakiś granat. Musisz mi przeładowywać. Gdzie ja jestem, co mi się stało?
Zed, lecz, szczykawka, szybko. Spokojnie, uratowałem cię. Jezu, on nie uciekniesz. Jakimś granatem hukowym zrobił mnie. Wygląda na to, że już wszystko jest ogarnięte. Teraz tak, kotwiczka i na statek. Okej. Okay. My tutaj musimy coś zabrać, tylko już teraz nie pamiętam co. Ona coś mówiła. No, mówiła coś. Dobra, przechodzę teraz na śruta. Mieliśmy sprawdzić też, czy wszystko tam jest ten, nie? Czy... No coś było do zebrania, tylko ona coś gadała, ja nie pamiętam co. Ja wyszedłem gdzieś wysoko. Nie wiem gdzie, ale gdzieś tu jestem. Pięknie. Gdzie ty jesteś na tym statku? Idę do góry, wiesz? Dobra, do kabiny kapitana, jak się da. Ciul, nie da się. Spadłem piętro niżej. Spadłem na blat i złamałem sobie lewy gnat. Co za chłop. Okej. Okay. Jejku, kiedy ta tabletka zacznie działać? Nie wiem, czy ja za wysoko nie wyszedłem, niepotrzebnie. To mi się wydaje, że tak. Ty, ale no nie da się tam wejść niżej, no. No nie da się, no. Wiesz co, Simon, czekaj no, ja się w zadaniach przełączę na to. Co my tutaj, bo ja już zapomniałem, co myśmy tutaj mieli zabrać. To było z levelu 4. Ona coś gadała przez radio, że coś tam, to jest to. Obserwuj. I teraz, jaki tutaj będzie cel nam się wyświetlał? Komputer ze stoczni powinien zawierać dane wojskowe do pobrania. Przeszukamy komputera. No okej. Okay. Właśnie o tym ona gadała i ja zapomniałem, o czym ona gadała. Uważaj, coś tu wybuchnie. Simon! Simon! Tak jak w Johnny Wicku. Vincent? Jonathanie. Vincencie. Co się stało, ty? Jonathanie. Kuźma. Jak on tam się nazywał? Nie to Vincent, ja on jakoś inaczej. Jak to przejęliśmy? No to przejęliśmy. Tych komputerów, nie, tych danych nie zabraliśmy. A mi się gra zminimalizowała na chwilkę. OBS na wielkie szczęście został przy grze. Nie może być. No czekaj, no zobaczymy. Nagrywać. No czekaj, zobacz, no. Czy się to zaakceptuje, czy myśmy to zrobili. No dobrze, no ale ja nie przypominam sobie, żebym jakiś komputer przeglądał. No właśnie. A może to jak ten, jak tą butlę wysadziłem. To było to, ale nie, no mieliśmy komputer ten. Ja no. Tu stąd coś zbierałem, ale z komputera nic. No, ale też sobie nie przypominam, żebym jakiś komputer tutaj, wiesz, może to na zasadzie takiego umownego zadania, że niby komputer, że myśmy mieli tylko zdobyć te miejsca, a ktoś inny ten komputer przejął albo coś, no chuj no wie. Może. Mamy kolejny cel, oby z red flaga. Okay. Bateria przeciwlotnicza, yes! Simon, mamy drugą. Przepraszam, trzecią z czterech. No i pięknie. Z wielką przyjemnością dokonam demasakracji tego działa przeciwlotniczego. Kurwa, tak mi się ten termin spodobał. Demasakracji? Tak, demasakracja. Hotelu Continental. Czemu akurat Hotelu Continental? No bo w Johnny Wicku był Hotel Continental. Znaś, dobra, no. Kuźwa, chłop, ja żyję normalnie tym filmem. Ja muszę zacząć filmy oglądać, bo ja potem nie wiem, o czym ty do mnie mówisz. I co ci po tej broni, jak ona ci wszystko zmniejsza w dół? Bo jeszcze modyfikacji nie zastosowałem. Na śruta patrzysz obrażenia większe. Tu mniejsze. Z tego nie strzelałem. Tu wciul mniejsze. Tu wciul mniejsze. To śród jednak daje większe obrażenia. Największe. Dobra, tutaj jakąś modyfikację założymy. O, skradanie się i obsługa lepsza, ale prędkość dużo mniejsza. To nie zakładam tej modyfikacji, bo prędkość jest ważna. Skradanie się.
Skradanie się tylko daję. Tutaj też tylko skradanie się. Tutaj celność i skradanie. O, to sobie założę. Okej, okay. No to tutaj co? Śmigłowiec pójdzie na jeden strzał. Panie, celność. Tak jest. Przetestuję sobie to ustrojstwo. I F użyj, bo ostatnio tego nie zrobiłem. No cóż, no powalczymy tym ustrojstwem. Krótkie to jest. Z fajnym celownikiem. Taki krótki kuźwa właściwie jak karabin maszynowy, a nie jak strzelba. No to jest pod terminem strzelba. Aż mnie to dziwowuje. Taka jakby wzięta, ucięta strzelba na siłę i na szybko brzeszczotem. Czy tutaj coś jeszcze jest? Przetestuję to, jak to strzela. Kurwa, jaki to ma odrzut. Daj się spokój. Ale dobrze, żeby nie było, że nie chciałem przetestować, to trochę tym powalczę. To ma być strzelba, no odrzut strzelby to ma. Tylko na taką krótką lufę? Taki odrzut? Trochę nielogiczne. Gdzie tu? Tu gdzieś była amunicja, nie? Wiesz co, no ja tutaj właśnie chodzę, szukam, czy jeszcze czegoś tutaj nie mam do zebrania. Zobaczę jeszcze tutaj w zadaniach, czy faktycznie to zostało zrobione, ale powinno być zrobione. Nie mapa, tylko dziennik. Powinna być na samym dole. Dobra, schowaj. Że to się nie układa według tego. Słuchaj, może inaczej zrobię to. Zobaczę, co jeszcze zostało. Jest to zrobione, jest to zaliczone. Czyli to nie my mieliśmy szukać tego komputera. No tak. Tak na to wygląda, nie? No ale to wszystko. Mieliśmy tutaj tylko zrobić czystkę. Spoko, zrobiliśmy, co mieliśmy zrobić. Tak, panie Udało szanowny. Się. I teraz tak, bo mamy dwa punkty. Ja uważam, żebyśmy w pierwszej kolejności zrobili to, co dla nas najważniejsze. Czyli bateria przeciwlotnicza. Tylko z tym, że tam nie polecimy. No nie. Pójdziemy tam. Albo jeszcze lepiej, wynajmiemy łódź i tam pojedziemy. Dobra. Popłyniemy w sensie. Dobra, jestem za. Dawno, ale łodzią to ja steruję. Okej. Okay. Czekaj, tu jeszcze coś było do zebrania. Czekaj. Coś minęliśmy. Łódź już czeka. Mister. Idę. Mister Marchewka. Łódź już czeka. Mister Karotka. Tak jest. Może tak być? Może być. Dobra, panie Karotka. Cel jest przed nami. No to ready, steady, go! Zium. Go, gadżet, go! Dalej, łódko gadżeta, pędzimy! A czekaj, aż przez ziemię wierzę, że nie ma tutaj wrogich jednostek na wodzie. No nie? To jest coś podejrzane. Gdzieś ty wylądował? Utknęliśmy na mieliźnie. To jak ty sterował, panie? Ja chciałem przeskoczyć. To był taki... A czekaj, da się to przepchnąć? Chyba tak. Spróbuj przepchnąć. Chyba, że mam też wyjść z tego. Nie wiem, chyba się nie da. Czekaj, bo... Teraz mnie się ziewło. Taki dzień dzisiaj do ziewania. O jest, popchnij. Pomimo tak rychłej akcji. Jeszcze raz, popchnij. Dobra, da się, ty. Wspólnymi siłami. No. Dobra, żeby mnie to było przedostatni raz. Ale ja to specjalnie zrobił, bo ja chciał sprawdzić. Czekaj, jeszcze nie wsiadłem! Kurnia! Strasznie te triggery na tej łódce działają dziwnie. Tak! W ogóle triggery tutaj tak. Musisz podejść. Siedzisz, na precyzję. Tak? No. Bo ja chciałem sprawdzić, wiesz, czy tak jak w filmach, czy przeskoczysz przez. Ale nie da się. Słuchaj. Ty. Miny. Bo nie wiem, czy to miny, czy to bojki. Zatrzymaj się. Okej. Okay. No zatrzymaj się. No już, no to nie hamuje tak na szlak. Dobra, podpłyń tam. Stop. Jeszcze jedna mina przed nami. Okej. Okay. Słuchaj, mam inny pomysł. Nie ruszaj. Sorry, przypadek. Nie ruszaj. Wow.
Już nie marnuj broni. Dobra, już ale skasowany jest tylko radar chyba, nie? Nie, wyskoczyło. Przestrzeń powietrzna oczyszczona. Jednym strzałem? No. Ale radar się jeszcze kręci. Już nie. To co? Podpłyń tam i pozdobywamy wszystko to, co tam jest do tego. Już? Do zebrania. Tylko odpisałem mojej wife'se. Przepraszam. Czekaj. Którędy? Tędy? Tutaj. O, tu, 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 tu. Ale dalej pisze w strefie zakazanej. W sumie tu zawsze będzie pisać w strefie zakazanej. Zawsze będzie strefa zakazana. Czekaj, tu coś mamy. Tam, ja idę tu. Sprawdzam, co jest na molo. Ale oni tu jeszcze są. A to wiesz, co się robi. Co on powiedział? Fuck you, mama pęga? No? Czemu mama pęga? Co ona temu winna? Zastrzeliłem snajpera. Kurde, tak jakiś tu mam... A, to ty! Sorry! Sorry! Ale ja też... O, mam jakąś mapę, wziąłem. Wziąłem jakiś złom. Tu jeszcze ktoś jest. Wziąłem jakiś metal. A to z drugiej strony jest wejście. Coś tu jeszcze jest? Coś ten? Nie. Zabiłem kobietę. Uran mamy zdobyty. Luźna kartka papieru. Ale powiem ci, że jak na taką wysepkę, to tutaj za mało było tych człowieków. No, tym bardziej, że wiesz, to było łatwe do stagowania, nie? O, tu jeszcze mam benzynki. I tyle w sumie. Okej. No, łatwo tutaj było, nie powiem. Trochę łatwo tutaj było. Co mam, po co wchodzić na górę, czy już pozbierałeś tam wszystko? Pozbierałem wszystko. Dobra, to ja tam nie wchodzę już na górę. No, ja już będę na spadochronie zlatywał. No, wszystko pozbieraliśmy. Chociaż tu jeszcze gdzieś widzę kółeczko. W takim kąciku schowane. No wiecie co, uciłane. Strzelę se w beczkę, bo se chce. Gdzie ty i se strzeliłem. Tam jesteś, dobra. Lecę strzelam w beczkę, bo chcę. Tararari, rarara. Trzeba się wykąpać. Wieku, ale tutaj jest pięknie turkusowa woda, nie? Jakbyś tak no. Już chciało być na wakacjach. Czemu to tak szybko płyniesz, a ja nie potrafię? Nie wiem. Ale ja jestem szybciej na łodzi. No bo ja wpadłem pod łódź i nie umiem się wspiąć, bo mi się... O, teraz. Dobra, to teraz ja obsadzę. No co jest? Panie, i teraz tak. Płyniemy do lądu i płyniemy do tej zasadzki. Dobra. Siedzisz, nie? Siedzisz. Mhm. Strzelam do miny, ale nie umiem trafić. Jeden strzał, jeden trup. To jest nie fair. Bo nie masz takiego pistoletu jak ja mam. A potem chłop mi się dziwi, że ja z pistoletu do czołgu strzelam. Dobra. Ale się uwziął na tego chłopa. Ale powiem ci tak, znoszę krytykę pod warunkiem, że jest ona konstruktywna, nie? Ale jak ktoś cię wyzywa od głupków, nie? Bo strzelasz z pistoletu do czołgu, a nie wie jak to działa. No to w tym momencie, no ja już nie odpuszczam. No tak, no. Jestem tego samego zdania, nie? Że... Uwaga! O, kuźwa. Czekaj, daj mi coś przetestować. Simon, ale tu jest... czekaj, czekaj, no. Ja pierdzielę. To było kabum. Jaka? Nie zaciągnęli ręcznego. To było zajebiste. Tylko jakiegoś cywila też poświęciłem, niestety. El Tigre. People are still celebrating quinceañeras in Aleste? Ah, si. Even after Castillo took over, did you know that my second... Jeszcze raz dzisiaj ktokolwiek wspomniał o Castillo.
be not. After we liberate Eleste, my cousin will be the one starting the party. I promise. Ty, tu jest ostrzał! Uważaj! To ja byłem przecież. Tyś to tak strzelił? No bo chciałem ten plakat rozwalić, ale on chyba nie był do rozwalenia. Tylko no co za chłop. Oszpeciłem go trochę. Wiesz co, no ja też myślałem, że to jest ten plakat, ale... Bo ty powiedziałeś, że tutaj są inne, nie? No. No ale właśnie to nie jest ten plakat. Zbierz leki. Zbierz złom. Okej. Okay. O, ale teraz już coś przyjechało. I wiesz, co ja z tym zrobię? Nie będziesz musiał. Już to załatwiłem. Aha, bo zajechało od lewej i od prawej. Tak, no za tobą jedno ty, też jedno był ja. Jeep. No, ja załatwiłem jeepa, a ty ciężarówkę. Simon, po naszej, właściwie na naszej, no na mojej 12 teraz. Na, po drugiej stronie ulicy, widzisz? Czekaj, nie tam widzę, bo teraz coś zbierałem. Gdzie jest zasadzka? Tutaj. O, ja jest, teraz no. Idę. Nie ma co tam brać pojazdu. Po prostu tam pójdziemy i nakopiemy im do dupy. Idę za a tobą. Ja przy okazji sprawdzę, co warty jest ten karabin według mnie z uciętą lufą, a według gry strzelba. Karabin z uciętą lufą. O, mamy gości. O, mieliśmy gości. No tak ładnie. Słuchaj, ci to ta zasadzka to tak jakby tutaj była. Darcy, you're okay. Serio? Co to nie, za zasadzka? Wyżej bez tam zasadzki? Jeszcze jest, 500 metrów. No czekaj, no. Ty, no faktycznie, jest wyżej, no. Jadę okay. Na kuniu. Ja tu je pozbieram z imprezy, to co zostało. Co ja zabrałem? Terenówka, wisiorek. Przy broni będę mógł teraz mieć wisiorek z autem terenowym. Mam ostatni patrz, strzał, ciekawe czy go trafię. W takiej byle jakiej lokacji? Ale mówcie co chcecie. Na Ubisoft można wyzywać różne rzeczy. Ale kurwa gry robią ładne. Gry kurwa, robią naprawdę ładnie. Samolot, ale nie da się. Za szybki jest. To mówisz, że jedziesz na koniu? No już koń mi uciekł. No to jak ty pilnujesz swojego konia? Co? Normalnie facet nie panuje nad swoim koniem, no. Nie no, chciałem samolot zeszczelić, ale mi uciekł. I koń mi też uciekł, bo się przestraszył. Patataj, 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 patataj. Cześć, gdzieś ty w ogóle jest? No na koniu sobie jadę. Ale to gdzie ty, jak ta zasadzka jest no, wyżej? No w stronę markera z pistoletem. W stronę zasadzki. O, tu jest przy okazji punkt NFD. Mam nadzieję, że nikt mi tego konia nie porwie. I tutaj nikogo nie ma? Co tak się stało z tym plecakiem? Przecież ale on ty sam jesteś namierzał. Daleko. Przecież ten plecak sam namierzał. No ja mam 200 metrów do tego. 280. No ja właśnie patrzę na Discordzie, gdzie ty jesteś. Ty jesteś strasznie daleko ode mnie. Czekaj, czy my nie mamy innej zasadzki zaznaczonej? Ja mam tu, popatrz na Discorda. Przecież ja ją zaznaczyłem. No. No, no tu. No a ja zobacz sobie, gdzie ty jesteś, jak gdzie ja. Tak? Środa, dzień loda, żona mi loda przyniosła. Dziękuję, kochanie. I kawkę dostałem i loda. Patrz, panie. No, widzisz. Ready? No, nie. Czekam na ciebie, bo ja mam 280 metrów, a ty? Jak ty czekasz 300... na mnie? To ja czekam na ciebie. Nie, ja na ciebie. Ja mam mniej metrów niż ty, no to jak ja mogę czekać na ciebie? Faktycznie, ty jesteś bliżej, ja jestem dalej. Ja to kurwa na tą mapę patrzałem. To ja sobie poczekam i trochę skubnę loda, dobra? Dobra. A ja tu pogadam jeszcze z Kobitą. Dobra. Z wykrzyknikiem. Okej. Okay. To ja włączę twojego Discorda, żeby widzieli. Zrzuć zaopatrzenia. No i elegancko. Dobra, mamy rzut zaopatrzenia, ale nie to nas teraz interesuje.
Gdzie mój kuń? Uciekł ci. Nie, jest. Pomóc ci? Nie. Nie trzeba. To ci nie pomogę. Masz garaż na koń. Dobra. Przez kładkę. Przejdzie przez kładkę. Co to za końce przez kładkę nie chce jechać? No wiesz co? No końco po drewni nie chce przebiec, no. Z buta muszę. Samo w tym momencie ja już jestem chyba bliżej. No. My chyba idziemy inną drogą. Dobra, biegnę do ciebie. Bo schowam moździerz. No w sumie ja też. No już mam, już mam czerwony teren na mapie. No ja już prawie też. 140 metrów mam. Ty masz trochę bliżej. To jakbyś Ulubiona pukawka. Jakbyś tak poczekał, to ten, bo też bym sobie chciał coś zestrzelić. Ale to nie można mieć ciastko i zjeść ciastko. A my tak z dwóch różnych stron chyba widzę idziemy. Ja jestem tu koło jakiejś wieży. Ja sobie na tą wieżę wejdę i będę strzelał ze snajperki. I tak okay. To znowu zrobimy z dwóch stron. Czekaj. Okej. Okay. Jestem, mam tutaj... Daj znać, kiedy będziesz gotowy. Części, czekaj, w którą stronę mam patrzeć? Tu mam ready? Patrzeć. Ready? Nie. To nie jest dobry pomysł, jednak. O, ready. Dobra, bo mnie zauważyli. Strzelam. Dobra, to strzelaj. I see you. No ich tam nie ma za dużo, ty. Na tyle, co kot napłakał. Właśnie jednego odstrzeliłem. Ale muszę zejść na dół, bo reszta jest... Ja. Poza zasięgiem mojego wzroku. No piękne to jest po prostu. Simon, no... Jeszcze chwila, a będziemy nie do pokonania. No. Idziemy do Loli za chwilę. Pięknie. Dobra, ten samochód, ja ta ciężarówka jest chyba z niewolnikami. Tak, jak chcesz, to możesz zajrzeć do środka. Czekaj, na razie kradnę zrzut zaopatrzenia. No i mamy to. A ja tu się porozglądam, co jeszcze można innego wziąć. Więc jest mamy dodatkowe prochy. Tu paliwo wziąłeś. Leki też mamy. Tu mam benzynkę. Dobra, to ja spadam stąd, żebyśmy się tutaj nie dublowali. To ja jest idę bez sensu. Ciężarówkę otworzyć. No. Okej, okay, otworzyłem, ale nie ma nikogo. Nie tym razem. Kolejne leki. O, czasami tam ktoś jest, a czasami nie. Nie. Patrz, jak się zgraliśmy teraz. Dobra, to nas nie interesuje. Wiadomość. Cyk. Już chyba nic cyk, nie ma. Cyk. Strasznie mało ich tutaj jest na tym terenie. Okrzyki radości. No. Cieszą się chłopy. Cieszą ten jeszcze się w gumowcach Polacy. Tutaj. Widziałeś tego w gumowcach tu? Nie. Ja pierdzielę. Dobra. To wybierz kolejny cel. Kolejny cel. To co? No zaraz obok. No mamy blisko, obok no. Mamy, tak, mamy ten zrzut. Nie? No mi się wydaje, że tak. Słuchaj, 230 metrów. To już idę za tobą. Chodźmy wszyscy po zrzuta. I biegnijmy tam z buta. Obiegniemy se pod górkę. Rozwalimy jakąś chmurkę. Jakąś budkę. Też może być.
Czemu tutaj nie ma nikogo? Czemu tu jest tyle niebieskich szlaków? Zobacz sobie, jak tutaj jest pięknie. Zobacz sobie, no. Tu są znowu niebieskie szlaki, nie? O. Tak, niebieskie szlaki. Tutaj z tym trzeba pogadać. What's up? The soldados disappeared a bunch of families from the fishing village nearby. It's horrible. The locals there are very anti-regime now. They got a really good supply stash for La Revolución, I hear. Appreciate it. Wyprawa po skarb. Okej. Okay. Jesteśmy no na miejscu, a tu nikogo nie ma. No. Może nas w bambuko ktoś wprowadził. Nie, 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 bo to, słuchaj, to nie jest, że bambuko ktoś nas zrobił, tylko tutaj aktywujemy miejsce zrzutu. A i teraz będziemy mieli znowu chwilę czasu, żeby... tam dotrzeć, no. Skoczku, dziękuję, że sprawdziłeś... Mogę ja? Co u no, czytaj, czytaj, stacjonuje no. Tam nasza soczysta szynka, a rzeczy, które o nim słyszałam, przyprawiają mnie o ciarki i koszmary. Nadal czekam na raport gońca OF. Odezwij się do mnie, gdy tylko czegoś się dowiesz. Chyba się szykuje burza zabójcza królowa. Okej. Okay. Sorry, ale tak we dwóch jednocześnie zaczęliśmy i... Ej, co ja zrobiłem? Aktywowałeś. Ja nie chciałem. No to co, Simon? No to skoczymy, nie? How nice. Kuźwa, ale z czego skoczyć? Jezus, ty, tu nie idzie spadochronu nawet rozłożyć. No ja rozłożyłem, no ale wiesz. Ja też, ale zaraz spadłem. Dobra, idę z buta. Ciur, zabiłem się. No co ty gadasz? Wujki bochuny nie fruwają. Dobra, mamy 2:43, żeby tam dotrzeć. Ni chuja. Nie ma szans. Nie ma szans. A już na pewno nie z buta. No ale ten dobra. Spadochron gówno daje. No nie za daleko nim pofruniesz. Ty, a traktorem? Dojadę? Zawołałem samochód, no ale ja nie wiem, gdzie on podjedzie. Ja jadę traktorem. Poczekaj na mnie! Okej, okay. A nie wiem, czy tu jest drugie miejsce. Kurwa, V, znaczy nie V, tylko ten... jak on się nazywa tutaj? Danny. Danny, nie może on szybciej biec? Ale powinniśmy zdążyć, dwie minuty, półtorej minuty, a 500 metrów. No w sumie. Ej, a może ja tam jeden z nas dobiegnie? Tego Discorda nie wyłączyłem. Co za chłop ze mnie. Ale mam materiał dzisiaj. Normalnie połowa z mojego, połowa z twojego. Dobra, chowaj tą broń i biegnij na speedzie. No przecież mam schowaną broń. Ja do siebie mówię. I może dobiegniemy. Koń tutaj dopiero na miejscu jest. Kiedy by się przydał od razu. No. Ale Simon, czekaj, no dobry czas mamy. No tak. Minuta jeszcze, a jest 300 metrów. O ile nas tu nic nie zatrzyma... Na pewno nas zatrzyma, ty, uwierz mi. Ty, trzeba jakąś łódź wezwać. Mamy gdzieś tu łódź? Chyba żartujesz. No nie żartuję. Dobra, płynę z buta. W sensie... Mam nadzieję, że żadna mina... No to jest jakiś żart! Nie ma szans. Nie, no to jest jakiś żart teraz, w tym momencie. Te metry teraz w ogóle nie lecą. Ale nas tu w chuja zrobili, powiem ci. To było samolot wziąć w pizdu. No ale tam nie było samolotu. No wiem. No to jest po prostu jakiś żart. Nie, ja już wiem, szans. Że to... Czy ty stoczni jest? Te metry za wolno lecą. No. 10 sekund, nie ma opcji. A idzę. Strata czasu. No. A dajże spokój. Dajże spokój po prostu, no. Wkurzyło mnie to. No. No i co teraz? No co teraz? No do brzegu, no. Ale zawracamy, nie. No nie wiem, czy tam jest szybka podróż. Tam nie było żadnego
środka transportu, nie na miejscu. Teraz. Chyba nie. Na pewno nie było samolotu. Kurwa, myśmy niepotrzebnie do tej wody wchodzili. A szło to lądem? Jasne. A to sorry, to moja wina. Tam była ścieżka, jak twoja wina. Przecież ty nie kazałeś mi do wody skoczyć. No ale ja tak, wiesz, powiedziałem, że musimy płynąć, nie? No ta woda tutaj, to ukształtowanie terenu tutaj zostało bardzo przemyślane. No. Podejrzewam, że nie tylko my żeśmy się tutaj wdupili w taką pułapkę. Tego konia mieliśmy tu zabrać i tu zapierdzielać tym... No. Ach, ale ty, idźmy tam, bo tam jest skład FND. Płyńmy tam dalej. No ale ten skład NFD, no to już nie, będzie pusty. Nie. Bo to nie, zrzut, a skład FND to są inne rzeczy. Bo to był zrzut zaopatrzenia, a tu jeszcze jest skrzynka FND. Powinna tam być. Kurwa, dostałem. Dobra, wieżyczka mi namierzyła. Uważaj, bo jak tam podejdziesz, tam jest wieżyczka. Ona cię namierza właśnie teraz. Widzę. No, też padłem, chuj. Nie zdążyłem przed nią uciec. No i chuj, bombki szczelił. Pierwszy nasz porażek dzisiaj. Ale zobacz, jaki progres. Godzina, dwie godziny materiału i pierwsza porażka. Słuchaj, Simon. Gdzie my teraz jesteśmy? No jesteśmy tu. Ale ta skrzynka tu dalej jest. Ja tam płynę. Znaczy, lećmy tam może. Czekaj, nie, czekaj. Simon, tam nie ma tej skrzynki FND. Mógłbyś ją miał na mapie. No masz ją przecież. Podjedź się bliżej, zobacz. Widzisz? Tu, w tym miejscu byliśmy. Aha, ty za tym cyplu. No. Dobra. Dobra. I jest tu łódka, to popłyńmy tam. Gdzież ta łódź? Łódź, ja idź do mamy. Aha, dobranoc. Gdzieś to łódź? Sekunda, wujcie, ja tylko dzieciakom dam dobranoc. Dobra. Wyszli się, córeczko. Kocham cię. Okej, okay. Jestem z powrotem. Znaczy w sumie tam jest po drugiej stronie. Tu jest, no. Ja idę w stronę łodzi właśnie. Wezwij łódź. To o mnie. Rozpiły się tutaj skrzynki. Kto prowadzi, ty czy ja? No mogę ja. No to ja na wieżyczkę. Dobra. Jesteś? Siedzisz? Mogę? No, no. To płynę. To musimy się tam jakoś bardziej skradać albo coś? Wiesz co, nie mam pojęcia. Jakby ma... coś, to ja mam ich na... Stój, zatrzymaj się! No, zatrzymaj. Już hamuję. Ta łódź nie staje tak od razu, bo on, wiesz? Dobra, możesz płynąć. No help me kobieto, no. Jesteśmy, nie? Simonowi nie staje tak szybko, więc jak help me? Dobra, cyk. I na górę. Akurat nie mam z tym problemu. Cyk. Co? Akurat nie mam z tym problemu. No przecież przed chwileczką mówiłeś, że ci nie staje tak szybko. To łódka nie staje tak szybko. Opie aha, te. Łódka, aha. Exterminator, grupa szturmowa, zeszyt drugi. Ten pojeb to partyzan w moim stylu. Goryl. Pięknie. To genetycznie dopakowana małpa, na której rządowi naukowcy prowadzili doświadczenia. Próbowali uczynić go hiperinteligentnym, ale zamiast tego hiper... wzmocnili jego umiejętności bojowe. I choć rozjuszony bardziej niż najebane tornado F5, niosące mnóstwo grzechotników, oczywiście wypatroszył je za pomocą swojej ulubionej wyrzutni rakiet. Coś ci powiem, Dani, małpy nie powinny nigdy, przenigdy używać broni ciężkiej. Nigdy, zaufaj mi, wiem to z doświadczenia. Próbowałem tego wiele razy w wielu krajach. Juan Cortez.
Tak, ja sobie tutaj za ten czas włączyłem nawilżacz powietrza. Byłeś tam u góry? Wszystko już zabrałeś? Tak, tak. Skrzynka NFD już jest przejęta. O, miałem pytać, czy się oddaliłeś od mikrofonu. Na chwileczkę tak, bo sobie tutaj nawilżacz powietrza włączyłem. Tylko z tym, że nie podoba mi się kierunek, w którym on teraz wieje. Słuchaj, i tutaj też możemy łodzią podpłynąć. Do następnej skrzynki FND, tak, nie? Tak, ona też jest tak przy linii brzegowej. Ty, łódź, czekaj, tu jest jakaś motorówka, to nie? A gdzie jest nasza łódź? Tu. Dobra. No tu jest nasza. Kiedy płynę, płynie ze mną świat, jak ze słońca. A widziałeś ten? Teraz ten odcinek Mam Talent, co... Nie wiem, czy to było nowe, ale chyba tak, bo mi to teraz znajomy pokazał. Co taki chłopaczek, nie wiem, z 10-12 lat, rapował o mamie, nie? I Agnieszka aż płakała i wstała i złoty przycisk wcisnęła, ale zajebiste to było. Takie... Nie oglądam telewizji prawie. Znaczy ja też nie, mi to na Facebooku wyskoczyło, wiesz? Jak znajdę, to ci podeślę. Czekaj, bo to jest znowu kolejna wieża. To ja już zwalniam, żebym potem mi stanął szybko. Ale wiesz co? Ja tu podpłynę bardziej od tej strony, bo tam trzeba lądem już dalej dojść. I dochodźmy. Dobrze, dojdziemy tam sobie. Od lewicy, od prawicy. Nie widzę tu ani żadnego chłopa, ani żadnej dziewicy. Ja jednego ściągłem już właśnie. Z tyłu będę strzelał. Co to jest takiego? Oszpeć. Oszpeciłem jakiegoś chłopa. Dobra. A ja tu podniosłem, nie wiem co, zbierz pro coś tam. Muszki farby. Do góry. Dobra, to jak ty tam idziesz, jest to ja nie ma po co, żebym ja tam szedł, nie? No. Skrzynka jest. I kolejny karabin. O, no i piknie. Tym razem z nieodciętą lufą. Ty, mam cię. Jeden strzał. Lubię tą broń. Ej, czemu oni odpływają? Tam jeszcze ktoś jest? Sarmatyk zaraz zestrzelę. Kurwa, ty. Dobra. Chyba tu jest wszystko pozbierane, panie szanowne. Jestem rozczarowany, że nikt tego tutaj nie pilnował. Nie no, pilnował. Jeden z łódki właśnie się utopił. O, tu widzisz. A łódź im właśnie też rozjebałem. Fajny ten moździerz, tylko mało obrażeń ma. Dziwne, bo obrażenia tam były na fulla. Zależy, jakie mu modyfikacje pozakładałeś. No, ale mówię, że popatrz, czekaj. Arsenał. Obrażenie mam na fulla, widzisz? Na łódkę, widzisz? Się wracamy. No, tylko popatrz na ten, widzisz? Mam na fulla obrażenia, a i tak mało obrażenia nadaje, więc dziwnie. Chyba, że tym trzeba jakoś precyzyjniej trafić, może tak być. Wracamy do łodzi. Ale to też wiesz, no, nie wiesz, jaki jest... Czul mi jakiś kot. Co to kurwa jest? Ryś, tygrys, kurwa, puma. Niedźwiedź. Dobra. Mięso jaguara. Dobra. Cyk. Cyk. Na mapie zaznaczony już jest kolejny cel. Okej. Daj tylko znać, że siedzisz. Strasznie wolno ta tabletka zaczyna mi dzisiaj działać. Strasznie wolno. Zazwyczaj jak biorę taką tabletkę, to ona działa o wiele szybciej niż teraz. Dobra, płyńmy. No, to też potem wiesz, różnie, nie? Zależy co boli, gdzie boli. Ty jakiś ten, mam nadzieję, że widzisz to. Co? No te łódki tu.
No, win cholero! Ale została zdjęta. Ale my też płoniemy. Płoniemy, Simon. No. Czekaj, spróbuję nas naprawić. Cześć ty w mordę. Co tak wolno? Nie wiedziałem, że płótno pontonu da się pospawać. Czekaj, bo tam jeszcze jest jeden. Dobra. Nie ma to jak mocne pierdolnięcie. Dobra, płyniemy dalej. Tak jest. Gdzie jest Ola? A to nie są Ola, miny lala. Tutaj, nie? Gdzie są ja miny? Szukać Oli mam? Są to miny, czy co to jest? Nie, to są takie bojki. Tu wisi chłop. Tak, tak, tak. Ja nie mogę. Nie ruszaj się, nie ruszaj się, zatrzymaj się. No? No niech ci stanie na chwilę. No stanął mi. Próbujesz go odstrzelić, nie da się, ja już próbowałem. Aha, nie, tam masz chłopa. A założymy się? Nie, ja myślałem, że ty próbujesz zeszczelić tego, żeby nie wisiał. Czekaj, stanę se. Nie! Jul! Co za chłop? Strzel go laciem ode mnie jeszcze dodatkowo. Czekaj, synu, już. Tylko zeszczelę tego pana. I już ci dam dobranoc. O, a jeszcze próbował go odpłynąć. Dobranoc, kochanie, wyśpij się. Masakra. Ale to zobacz sobie jak tą łódź? Nie, ja wiem, czy nie ma sensu, jesteśmy już u celu. No, ale może jak dalej trzeba będzie popłynąć, a tu jest może lepsze działko? Nie, nie. Jesteśmy u celu, no nie ma sensu kombinować. Tylko naprawię ją, bo znowu jest napraw. Tą łódź ewidentnie możemy potem, nie wiem, chociaż możemy ją wziąć tam gdzieś do jakiegoś punktu i będzie nasza, nie? Dobra. Płynę dalej. No. My tutaj więcej fruwamy i jeździmy niż pływamy, więc nie ma sensu. No. Tu i się wspinamy, nie? No. Gdzie jest Ola? Gdzie Ola, tu lala. Ktoś pilnuje to? Te skrzynki są za łatwo dostępne na tej mapie. Za łatwo. No. W sensie na tej części mapy, o może tak, bo mapa jest cały czas ta sama. Tylko jesteśmy ale wiesz na co, tu wyspie. Są zadania levelu 4, to może dlatego. No, może my się po prostu za późno za to zabraliśmy. Pomimo tego, raz udało nam się zginąć. Tego mogę na się śmierć. Nie przypominać. Widzowie no, by nikomu nie powiedzieli. Zawsze trzeba mówić o wszystkim. Wadach, zaletach, skrzynkę. Awersach i rewersach. Wziąłem. Brawo ty. Karabin. A z tego się da szczelić? Nie, nie da się. Nie, no coś te. Takiś stary system obronny. Dobra. Szukamy kolejnego celu na mapie. Aczkolwiek jesteśmy dalej na terenach rodzinnych El Tigre? Chyba tak. Dobra, ja wracam do łódki jak coś, nie? Tak, tylko że wiesz co? Bazy FND mamy zabione. Punkty kontrolne są ukryte, kolejne. Mhm. Zasadzki gdzieś są jeszcze dwie. No tu mamy jakąś broń. Tu. Jarańska kontrabanda. Wiesz co, z racji tego, że jesteśmy blisko, to może choć jeszcze raz spróbujemy zrobić te przechwycenia. Okej. Okay. No nie mamy daleko. Z buta tam zalecimy. Dobra, to idę za tobą. Tylko, że idzie nocka, będziemy musieli to robić w nocy. Będzie gorzej niż zazwyczaj. Wiesz, jak tu powinno być? Z automatu to powinno działać,
że jak jedziesz po terenach asfaltowych, to ci przychodzi tam, czy tam przyjeżdża facet, nie? Z autem. Ale jak jesteś na takich terenach dzikich, to z automatu koń przylatuje. Jezus! Jaguar! A ja słyszałem tego jaguara, ale go nie widziałem. Ty zwiał mi tchórz. Pomóc ci? Ja go tak, wiesz, maczetą, szkoda mi amunicji. Mierda. Kuźwa, gdzie my jesteśmy? Nie wiem. Choć się domyślam. Nie wiem, ale tu są jakieś klatki na ludzi. Ojcie, mi się wydaje, że na zwierzęta. Że myślisz? Tutaj te zwierzęta puszczają, żeby polowały na ludzi. Tak mi się wydaje. Stąd ta puma tutaj. Aniu? Ukształtowanie terenu nie robi nam łatwo. No nie. Czekaj, mówicie jedną sekundę. Ten, byłeś z tym plakatem, czy nie? Okej, czyli jeszcze z tym też muszę, dobra. Wylądowaliśmy na cmentarzu i to dosłownie. Na cmentarzysku? No. To wypadałoby zdrowaśkę zmówić. O, tak jak on. Módlmy się za wszystkich tu poległych. Ty, tu jest ten, czekaj. Coś wziąłem. Nie wiem co, ale coś wziąłem. I teraz pod tą górkę. Kurde, trochę ich tu poległo. Jarzębiny. Łobleci, a tu benzinka i jeszcze benzinka. Lecę, bo kurde, czas się kurczy, panie, już jest 26. No wiem. No. Także to, cośmy pozbierali z początku, co się dało, tośmy pozbierali, a teraz to już, wiesz, troszeczkę czas nam zaczyna grać na nosie. A mi dodatkowo ból głowy. No ale wiesz, jak nie zrobimy wszystkich tych, no to się też nic nie stanie, nie? Czerwonych. No nie, no dzisiaj więcej nic nie zrobimy. W sensie wątku fabularnego, ja nie wiem, czy jest sens podejmować jakiś wątek fabularny. Nie będziemy kończyć w połowie, nie? A jednak mamy ten czas ograniczony i go nie da się naciągnąć dzisiaj. Ja pierdzielę, słuchaj, no teren tutaj daje nieźle popalić, nie? No, widzę, ja jestem tuż za tobą. Nie wiem, czy my tu w ogóle przejdziemy. A jak przejdziemy, to proszę, na kogoś my się tu pierniczyli. Załatwiliśmy ich wszystkich. Załatwiłeś? Bo ja dopiero teraz do ciebie dobiegłem. Ale to był jakiś ważny, imienny. Samochód tu jest, bierzemy go? Ja wiem, no 100 metrów, no. Się już nie opłaca. No w sumie tak. Słuchaj, jak tu już jesteśmy, to mamy takiego pecha, że jesteśmy tutaj w nocy. I mniej widzimy. Ej, czekaj, no i powiedz, coś tu cię mamy. Pieron nie strzelił na miejscu. Coś tu mamy jeszcze. W sensie nie do tego, tylko żeby coś odkryć. Tylko jak tam wejść? O, masz to, dobra. No co za dechy głupie. No ja już to wziąłem. Rękawice. Kamizelka celu miękkiego. Korpus. Ocie panie, to się będę przebierał. Ja kurwa dostałem jakieś rękawice, a ty kamizelki? Kiedy widzę rękawice, to kwice. Ale mam takie szczęście, że jak nawet bym sobie ubrał tą kamizelkę, tak dostałem kulę w łeb, no. Czy ja był spadłem, muszę się powspinać tam do ciebie. No wspinaj się! A cóż to? Chomik. Szczur. Wydra. Bób. Co to kurwa jest? Co to jest? Huti. Kurwa, Huti nas atakują. Huti? A co to Huti? No. Ty, to jest jakieś kosmiczne. O, nasz tu jest, nasz. Jesteśmy tu. Następna ten i następna niestrzeżona? Simon, to co? Zobacz sobie stąd, chodź no tutaj do mnie. No. Zobacz sobie stąd, gdzie to będzie. No. Zobacz, tam jest ta łódka, nie? Tam widzę, jest łódka. A to jest tam dalej. Tam. Okej. Widzisz czy nie widzisz? No widzę, no. No. Ready? No. Gotowy? Gotowy. Aktywuję.
Okej. I co? Skaczemy tu? Na gdzie? No co jest z tym moim spadachronem? Nie wiem, ja wybrałem lądową drogę. Do dupy! Po prostu do dupy! Ja wybrałem lądową drogę teraz. Ej, Pawciul. A przecież ja otwarłem spadachron, no ile uleciałem? 4 metry? No, miałem tak samo. Dlatego poleciałem w prawo i tak biegnę na przełaj po prostu. No ja pierdolę. Tylko nie wiem, czy zaraz nie będziemy mieli komunikatu, że się oddalamy od siebie. Gdzie jesteś? Bo ja mam auto. Masz auto? Ja no. Też w sumie. Mogę mieć. Bo tu jest wszystkiego w cholerę. Ja jestem 500 metrów od celu, a ty? Ile? 570. Nie wiem, ile ja jestem od celu. Zapierdalaj. Tu za chwilkę gdzieś będzie koń. O, widzisz mnie chyba. No. Gdzie ten koń? Tylko, że koń, jak tam zamówisz konia, to on ci przez ten nie przeleci. No tak, ale tu gdzieś była też łódź. Przez wodę. Tu można było gdzieś łódź zamówić, jak się nie mylę. Czy nie? Simon, nie mam pojęcia. Ja pierdzielę. Powiem ci, ciężki jest ten, ciężki jest ten punkt. Czemu mój Dani nie biegnie tak szybko, jak ma biec? Zapierdalaj, Dani. Zapierdalaj. No nie. No to jest jakiś wolny żart. Mam mój skuter. Simon, to przynajmniej ty tam dopłyń czy coś. Jakiś kurwa huti tu jeszcze biega. Chociaż jest szansa na szympansa. Jest, i za Simon tam zapierdala. Cel realizowany. No, brawo ty, panie Simon. Tylko ja zaraz padnę tu. Nie. Bo tam jest ta wieżyczka. Zabili mnie. Dobra. Leżysz tam? Leżę, ale... Uwaga! Widzisz, ja na Supremo nie wpadłem. Nie wiem, czy ja skasowałem tą wieżyczkę. Nie wiem, ale możesz... A tu masz jeszcze jednego. Ich tu było chyba z 8. Jest, udało Dawaj. Się. Fuck that shit. Jaka foka shit? Poka fokę. Osłaniaj mnie. Dobra. Mamy ten pieprzony zrzut. Przyleciałem tutaj z buta, ale ogarnęliśmy to. Chciałem ją odciąć, ale nie da się. Szkoda, że nie da się w linę strzelić i odciąć, nie? Powinno no, to tak trochę działać. Szkoda. Ty, ale ją tu powiesili. Zabiłem rekina. O, chyba głowa przestaje mnie boleć. Dopiero teraz. Czuję się tak ciut lepiej. No to dobrze. Ty, tu jeszcze coś Kurde, jest. Powiem ci, normalnie w końcu ta tabletka zaczęła działać, ale strasznie długo dzisiaj zbierała się do tego działania. Czemu to tak się świeci na czerwono? Też ci się to tak świeci? Ale co? No tu mam takie coś. Nie mogę z tym nic zrobić. No bo to zły człowiek był, no. Ale nie, zobacz, co, się u dlatego... zobacz co u mnie na Discordzie. Widzisz? A ta osłona! No. A to u mnie nie. Nie wiem, czemu tak się świeci na czerwono. Ja mam jakieś cheaty chyba. Cheaty?
Czy ty, czy tamta? Już jej nie ma. Simon, robimy szybką podróż do tego. Okej, okay, akceptuj. Wiesz co, mi się wydaje, że zdąży zrobić wątek jakiś fabularny. 20:14. 2,5 godziny nagrania. Simon, co ty na to? No, ale to musielibyśmy się za niego brać. Już nic, żadnych punktów teraz, tylko... No. Okej. Okay. Słuchaj, to bierzemy się za... tutaj tą postać fabularną, ranga piąta. Podejdziemy tam do... Do kogo właśnie? Kto to nam będzie teraz zlecał? Czy El Tigre, czy nie? Nie wiem. Chyba El Tigre. Czekaj, idę za tobą. Do góry. I w prawo. Ktoś nam to zleci, tylko kto? Chyba El Tigre. Nie, El Tigre tutaj był. Nie, to nie był El Tigre. A, to ta dziewczyna. Kobieta jakaś jest. No. Elena's gonna be pissed about the meds. Dobra, kobieto. Dobra, pokazuję Discorda. Lorenzo fucking Canseco thinks I'm a terrorist. No cóż, przeznaczone do demasakracji. Pamiętaj hasło, gdy pies nie żyje, trzeba już przestać bać się wścieklizny. Okej, okay. Wsiadamy do śmigłowca. Tylko z tym... Czekaj, gdzie my mamy zalecieć? 3000 metrów. O kurwa. A tam nie mamy odkrytych tych... To mam inny pomysł, Simon. No? Ja przejmuję stery. Dobra. Mam pomysła. Wezwij helikopter. Ja się zdaję na ciebie, że tak powiem. I znowu jest na tej skarpie, co za... Dobra, to nie ma znaczenia. Dobra. My jesteśmy jak, tu. Jak coś, okay. Mam moją wyrzutnię i mam jeszcze jeden strzał. Dobra, Simon. Mam marker. Okej. Okay. Polecimy w stronę markera, a nie w stronę celu. Mhm. Obniżymy lot. Oblecimy całą wyspę dookoła. Nie nad wyspą, tylko ją oblecimy. Okej. Okay. John Run jakiś mówi, że tam mamy bazę w Conception. I wycieraczki ci się włączyły. No. Fajna konsekwencja, że pada deszcz i wycieraczki działają, nie? No, w sumie to pierwszy raz widzę działające wycieraczki w tym. W ogóle nawet w samochodzie, w helikopterach. No. To widzę pierwszy raz. Dobra, ja sobie teraz zaznaczę. Kolejny cel, tu. Kurde! Naprawdę te rakiety są w tak złym miejscu. Chociaż z drugiej strony w dobrym miejscu, bo masz je pod palcem. I nawet nie chcąc się obronisz. Cholera, bateria jest. Gdzie? Nie wiem! Gdzieś jest. Obniżam lot. Jakbym widział gdzie, to ją wysadzę, nie? Wyskakuj! Wyskakuję. Nie udał się ten plan, kurwa mać. Już wiemy, gdzie jest bateria, na pieprzonej wyspie. No. Dobra, do brzegu i idziemy coś tam rozwalić. Chwycimy. Nie! Teraz nie? Idziemy do celu, bo jak ją teraz rozwalimy, to braknie nam czasu. Okej. Okay. Bo nas tu powieszą, tak jak tych. Przynajmniej już wiemy, gdzie ta bateria jest. No tak. Wszystko ma swoje plusy, nie? Nic tak, nie dzieje się bez powodu. Tak, no, trochę za wysoka cena
tej informacji, no ale cóż. Coś mi jeszcze tutaj dziabło. I to mnie, w dupę. Mnie na razie jeszcze nie, na szczęście. Cóż to za kurestwo tutaj pływa? Piranie, kurwa, rekiny. Szczupak mnie zaatakował. Jezus, rekin, wszystko tutaj jest. Panie, ty mi tam zginiesz. Ty w ogóle jesteś w inną stronę niż ja. To już nie ma znaczenia, dostań... Ojejku ty, no gryzie mnie w dupsko, no. Żeby ryba mnie bohatera gryzła po dupie. Czekaj. Ryba. Rozumiesz, ryba mnie gryzie. Spróbuję ją uszczelić. Wiesz co, no w sumie to ja też mógłbym ją ustrzelić, nie? Tylko, że ona mnie kąsa tak skromnie, że raczej nie zrobi mi większego akuku. Dobra, to był rekin, zabiłem go. Ja właśnie nie walczę z nim, bo staram się oszczędzać czas. No wiem. A to co? Jesio, i mogę go pogłaskać. Jak ty to zrobiłeś, że ty jesteś już na lądzie? A no panie. Ja już nawet jednego z... ściągłem. Słuchaj, I see you cię. Leci do ciebie Huti. Wzywam pojazd, panie szanowny. Dobra. Tylko z tym, że tutaj chyba nie przyjedzie. Piesku, nie chcę, ale muszę cię... No niestety, przepraszam cię. Chodź Simon, nie traćmy czasu. No biegnę. Nie, to nasz. Będziemy mieli jełopów przed sobą. No hello. Łapcie. Nie złapali. Special forces. Jak on to przeżył, skubany? No ale obrażenia mieli, nie? No tak. Wiesz, oni mają na sobie jakieś kamizelki, więc mieli szansę to przeżyć. Dobra, chodź tu na skróty. 1000 metrów. Jeszcze. Gdzie? No tu do góry wyszedłem. A, tam pod górkę. Tu jest droga i tu pewnie się będzie dało wezwać pojazd. No zapewne. Zawołaj jak możesz. Twoja bryka jest w drodze. O, jest tu, proszę bardzo. Beauty. Ja prowadzę. Dobra. Och! No dobra, dobra, to ty ja prowadzę. Szybka zmiana. To za zrządzenie losu. Czekaj, do góry chyba trzeba jechać, nie? Tak, tak, tak. Ja to zaznaczę jeszcze na mapie. No. Dobra, prosta droga. Po linii brzegowej. Widzę. That's not good. Ale zapierdziela ta fura. No tu nas jeszcze nie było. Ale z nimi przeszedłem na grubość lakieru, nie? Chyba mamy posterunek. Tak. Ale no nie bawimy się nim teraz, nie? Nie, 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 jedziemy do celu. Opuść pojazd, chyba nam się pali coś. Dupa nam się pali. On nie chce jechać. Fuck! Coś poszło nie tak. Naprawiam. Osłaniaj mnie. Okej. Dobra, działa. Gilberto? Siedzisz? Nie. Teraz siedzę. To spadamy. Czemu ona do mnie teraz gada? Oni wezwali posiłki. Ona gada o zadaniu, którego i tak teraz nie weźmiemy. Nie ma czasu. Znowu dzwoni. My tu będziemy mieli bardzo dużo roboty. Co znowu? Uwaga, bydło na drodze. Widziałem. Widziałeś, co on nam zrobił? Co to było? Nie wiem, idź się z nim rozpraw, a ja naprawiam. Ja nie mogę iść! Ugrzęzłem tu! Ciekawka. Simon, nie mogę stąd wyjść! No jestem czekaj. W aucie, auto się wbiło we mnie i ja nie mogę iść ani do przodu, ani do tyłu.
Czekaj, bo ja w ogóle nie widzę, gdzie ty jesteś, bo mnie gdzieś wyrzuciło dalej. Dobra, już widzę. Spróbuję popchnąć. No jest, nie popychaj samochodu. Bo i tak samochód jest popychany przez jeepa. Do wody. Nie mogę wyjść z pieprzonego auta. Dobra, odjeżdżam jeepem. Dobra. Ja pierdzielę, ale... No to był błąd gry, zdecydowanie, nie? Teraz odjeżdżam tym. Jest, działa. Nie wiem, czy wyjedziesz na asfalt nim. Otrzymaj mi piwo. Jadaj. Widzisz, kawę i lodę jadłeś. Siedzisz? No. Czekaj. Teraz, dobra. No. Wyjadę. Ale pewności siebie nabrałem. Mamy tutaj godzinę policyjną, bardzo surową, ponoć. Po tym dzisiejszym odcinku. Jezus! Oj, przepraszam. Co to było? Nie wiem, ale ja chyba zboczyłem z trasy. Czekaj, muszę wrócić. A ty siedzisz w ogóle, czy co? Nie, teraz żem wyskoczył, bo tutaj coś jest nie tak, Simon. Sam mój bohater przesiadł się na miejsce pasażera. Ja nic zrobiłem, on sam się przesiadł. Nie wiem, o co tu chodzi w ogóle. W lewo. Ślisko. Piękny zachód słońca. Ogólnie czasami w ogóle... Czasami mam takie dziwne wrażenie, że ta gra gdzieś jest nafaszerowana takimi błędami, że to się w pale nie mieści. Może tak być w sumie. Z jakiej paki on mi się przesiadł na miejsce pasażera? Że ja tego nie robiłem. Nie jeździ się pod prąd jednak. Jesteśmy niemalże na miejscu. On Ron. I'm at Concepcion. How do I find La Moral? I'll send you a pic. Show no one. What are you sending me? It will help you find the door. Jakiś wykrzyknik tu jest. Czekaj, moment. Ona teraz ważne rzeczy mówiła. Jak mamy znaleźć tego admirała? I że mamy pamiętać o godzinie policyjnej, nie? Tak. Czekaj, moment. Nie, to był telefon. Nie potwał! To żeś nas zdradził teraz. Najlepiej jak mogłeś. Pierdole. Wszyscy zginiemy teraz. Gdzie to był telefon? Pod X. Jakim? X. Żeby oznaczać, tak? O to ci chodzi? Kurwa, nie. Telefon, nie rolnetka. To był taki telefon. Gdzie on jest? Pod którym? To nie wiem. Z? Nie. X? Nie. Dobra, miesza o to. Był taki telefon, pamiętasz, taki smartfon mieliśmy. Zdjęcia przeglądaliśmy. No, był. Pod którym on był? Kurczę, też nie pamiętam. Nie potwał! Nie chciałem tego. No to ja już testowałem, czy jest potwał, nie ma potwału. Nie, ale ja nie chciałem, Pod B, Bohun. Mamy tu zdjęcia dwa. Tak, bo ona nam pokazała teraz, jak mówiłeś do mnie, gdzie jest wejście do tego La Morala. No. Widzisz te zdjęcie? Tam widzę. Jest wejście. Okej. Okay. Musimy znaleźć te wejście. Czemu? Szukaj żółtego budynku na parterze. Cześć, może schowam broń, co? No, Rachel byłoby wskazane. Cześć, tutaj w tle widzę takie... Wyższe budynki, taki wyższy budynek. Widzisz w tle? Na tym zdjęciu? Czekaj. No. O, da się przybliżyć. Ale tego budynku tutaj nie widzę. Ale fajne jest to miasteczko. No. Ty. Ale ja nawet tego budynku w tle nie widzę, żeby odnośnie sobie zrobić. Żeby jakiś odnośnik, nie? No.
A nie ma coś wspólnego ten graffiti też? Czekaj. Takim okiem. Bo chyba... Nie jest to tu? No oczywiście, że to jest tu. Zgadza mi się to ze zdjęciem. Dobra, idę do ciebie. Mamy wejście. Poczekasz na mnie? Tak, to są te pieprzone drzwi. Dobra, i teraz następne zdjęcie. To był taki graffiti. Musimy wejść tak jakby na plac i znaleźć takie niebieskie coś. Tak, no. Takie graffiti niebieskie. Ready? Mhm, jestem koło ciebie. Okej. Okay. Jest niebieskie graffiti. Jest niebieskie graffiti. Teraz następne. Czekaj, ale tu nie ma innego zdjęcia, tylko te dwa. No. I tu jest coś z wykrzyknikiem, widzisz? Tylko nie umiem przez ciebie przejść. Tu. O Boże, łowisko. Myślałem, że to coś odnośnie zadania, ej. Czekaj. Tu musi być gdzieś te la coś. La moral. Dobra. Już wiem, co to jest. To są drzwi na murze z graffiti. Wilma, open the door. Muerto el perro, se acabó la rabia. To jest nasze hasło. Mm-hmm. Budynek przeznaczony do demasakracji. Welcome to el agujero. Try anything and I'll cut your head off and use it as a football. Co ty mi tu pierdolisz? My name is Danny. Alfredo. Dobrze, Alfredo. Schodami w dół. Ready? Mhm. Idź pierwszy. Nie wiem, co mnie tam czeka. Kobiety przodem. Ty nie. Jesteś tutaj żeńską Danny, nie ja. Nie. Ty idź pierwszy, bo ja nie wiem, co mnie tu czeka. A dżentelmeni sprawdzają takie rzeczy. Kurwa, równouprawnienie. Ja nie głosowałam. I need 6 volunteers. I'll talk to my people, honey. Be Jorge Nana's gangs are probably on the ship. You're Yelena? Mierda. Yelena Morales. Danny, right? Where's my medicine? You mean Libertad's meds? I gave them to the legends. No, you handed it to some retirees shitting their diapers on top of a mountain. What could you possibly want from them? We need more than bullets and guerrillas to take down Castillo. Like it or not, Yaranos love the legends. Clara Garcia loves her politics. Good luck getting those abuelos off their asses. We could use La Moral's help. You know why Clara never told you about us? Because to her, we're just a bunch of kids playing with guns. She loves to talk about the future. But it's her future, not ours. Clara's just a Castillo who lost his dick. So you have a better plan for Yara? No, nie zgadzam się. Politics later. You said you needed volunteers. Admiral Benitez got the jump on us a couple of hours ago. She's holding my people hostage on a cargo ship. I'll go. Alone? I don't get it. Consider us even for the meds. Save my people. Mi się wydaje, że ta Klara, że ta Yelena, to jest taka długa Klara, tylko że ona chce rządzić po swojemu. Tak, no. I według swojego planu. Są na statku na wschód od Konuko, tak się chyba to czyta. 46 metrów. Tak. Tylko, że wiesz co, porozglądam się tutaj jeszcze, po tej naszej nowej bazie. Mam dobrą wiadomość. Asere, wreszcie przynoszą mniej z tej durnej baterii przeciwlotniczej. Za tydzień dążę do ciebie w fabryce. Wreszcie przynoszą mnie z tej durnej baterii przeciwlotniczej, dobra. Jezus. Noszę. No to chodź, idziemy uwolnić tych biednych zakładników. Okej. Okay. Ona się z nas śmiała, że w pojedynkę, no to jej pokażemy. I nie w pojedynkę, bo we dwóch. Libertad? No shit, you saving our people, right? That's the plan. I know a farmer with a helicopter who can fly you out to the ship. Follow me. Nowy śmigłowiec zostaniemy? Ale taki nowy, całkowicie nowy? Ale to chłopie, ja chcę śmigłowiec bojowy, a nie kurwa jakiś wiatrakowiec. Chyba na koniu będziemy musieli pojechać. Mister Karotka, siadaj na konia. Siadłem. Bo mój koń coś staje.
O, już. Ja mam konia, który ma siodło w kwiatki. Słoneczniki, kurwa. Ja nie żartuję. Zobacz sobie na siodło mojego konia. W kokach też masz słonecznikowy strój. Kurwa, cały świat na mnie uwziął z tymi słonecznikami. No to odetniemy wszystkim łby. What about getting the legends to join? We tried. None of those abuelos want to fight. Go! I heard a lot of them even support Castillo. You heard wrong. Well, dlaczego zbiłeś mi konia? Jak ci zbiłem konia? A potrąciłeś twojego konia moim koniem. Przepraszam. Ale fajna taka przejażdżka, jak tak jedziemy, wiesz, prostą drogą, nie trzeba o nic zahaczać. Wiesz co? Cóż to za nowy śmigłowiec on nam dał? Zobacz sobie, w co ja miałem siodło. Słoneczniki, kuźwa. Widzisz? No. Aż uciekł z wrażenia ten koń. Czekaj, benzynka tu jest. Co to za śmigłowiec? Co to za śmigłowiec nam da? No to są jakieś kpiny. Jak on nawet nie ma... Ale przynajmniej mamy pilota. O. No to siadamy obydwoje z tyłu. On będzie sterował. On tam na ten statek chyba nas, wiesz, zafrunie. W sumie zafrunie. Spoko, bo ten śmigłowiec nas przynajmniej nie ten. Wiesz, o co chodzi. Że ale nas nie zestrzelą. Założę się, że za chwileczkę zaczną do nas strzelać jak do kaczek i będziemy musieli szybko się ewakuować. Myślisz? Założysz się? No tam jest ten statek, na pewno. Pewno tak będzie. Poznajemy nowe persony. Ale coś wolno leci. Jestem na statku na wschód od przełęczy Schaba. Się widzę, kurwa, przygotowałaś, proszę pani. A jak? Ale nie szturchaj mnie tym! Nie celuj ty we mnie! Co za chłop? Dobra, też sobie wezmę kawkę. O, ten pistolet to jest złoto, powiem ci. A ja chyba mam inny niż ty. Jejku, całkowicie przestaje mnie głowa boleć. Ja pierdzielę, normalnie od razu człowiek czuje się chociaż ciut lepiej, nie? Ciekawe, jakbym mu łeb odstrzelił. W sumie to ty czytaj, co on gada, bo wprowadzają nas tutaj w ten rejon i w historię tego rejonu. Słyszałaś? No. Dobra, jesteśmy w przełęczy Schaba. Będziemy walczyć z dzieciakami? Mierda. Czemu oni jeszcze do nas nie strzelają z tego statku? Nie wiem. Ale on wyleciał coraz wyżej. That's the ship. I can't get you any closer. This is great. Gracias, mi amigo. Good luck saving those people. Co? Wyskakujemy? No, Rachel. Ja wyląduję na rufie. Będę udawał Tytanika. Znaczy, będę udawał Tytanika. Ty możesz jeszcze ten kombinezon rozłożyć, nie? No, ale też nie wiem, czy już nie za późno na niego. Za późno. Uważaj na miny. A tam, chuj z tymi minami.
Znowu mnie coś dziabło w dupę. Ryby ja mnie tutaj taką, atakują. Kojarzę taką podobną misję z tego. Z Far Cry'a na samym początku, co te statki były postawione przy ujściu z Libertad. No tak, no. Nie patyczkujemy się, napieprzamy. Dobra, rozdzielmy się, ja w jedną, ty w drugą. No oczywiście, jak najbardziej. Teraz mi przeładowujesz. Szczykawka. Dobra. Dobra, weźmiemy ten, tą strzelbę, co jest karabinem z uciętą lufą. Ty, dobra jest ta pukawka. Powiem ci, śród robi swoje. Ale to jest identyczny statek jak tamten. A co ty myślisz, że ci będę robić za każdym razem nowy model statku? Snajperka. Pięknie. To. Dobra. Ale dostała. Pięknie. Ale ich kosimy. A, chłopie. Coś wspaniałego. No coś po prostu wspaniałego. Schodzę na dół. Samo mi się wydaje, że nie ma co lecieć śmigłowcem teraz. No nie, nie. Ale my nie jesteśmy na miejscu przypadkiem? No ja cię normalnie zaraz walnę. No nie, bo mówisz, że żeby nie lecieć śmigłowcem, nie? No gdzie ty chcesz lecieć? Opuściłem ten kontener. Okej. Okay. Oni są w tym kontenerze. Kuźwa, jak tam zejść teraz? Ja już jestem. Przy tym kontenerze? No. Jak ty się tam dostał? No, zeskoczyłem. Aha, tak po prostu tu. Dobra, są. Jelena, I'm on the ship. Ale mi się wydaje, że jeszcze tutaj będzie więcej łopów. Też tak myślę. Będziemy teraz uciekać z tego statku i więcej przybiegnie. Skądś. I tu jest coś do czytania. No to nieważne. Nie będziemy teraz tego czytać, bo nie ma na to czasu. Jezus, co jest? Oni to No się uwzięli, panie szanowne. Samolot! Nie wiem, skaczemy do wody czy coś? Jezus, partyzant mi tutaj drogę zablokował. No człowieku, że złoty, no. Ja myślę, że nie do wody, tylko do śmigłowca, co? Albo do śmigłowca. Chociaż nie, mamy tutaj cel broń partyzantów. No. Słuchaj, bierz jeden z tych karabinów. I strzelaj, nie? I strzelaj do samolotów. Czekaj, palę się. Muszę zmienić broń. Kurwa. Tego się nie da.
Po stronie. No. Ale to ja coś czułem, że tak będzie, nie? Dobra, jeden poszedł. Ale podoba mi się ta akcja. Super jest. No. Nieźle se to wymyślili, naprawdę. O, jeden partyzan zginął. Ale mi się to podoba. Nie da się go zreanimować. Zostało nam tylko dwóch. Widzisz jeszcze jakieś samoloty? A to co? Kurwa, ta broń ma za słaby zasięg. Naprawiam tych działa ze statku, żeby mogły namierzać te samoloty i kasować. Dobra, wsiadłem na jakiś fotel strzelca. Kuźwa, chłopie. Ja najpierw muszę to naprawić. No tamten naprawiłem, co ty siedzisz w nim. Zestrzelili to, kurwa. Wieża unieruchomiona, kurwa. Panie, ja tutaj jestem w pułapce. Czekaj. Jezus, ile tu jest ognia. Ale chora akcja. No, trochę jest. Musimy dostać się do łodzi ratunkowych. No ale kuźwa, tu się wszystko pali. Ja się zaraz spalę, kurwa. Jejku, głupi rekin jeszcze. Szczykawka, szybko. Jak ugasić ten ogień? Zed. No wiem, no ale jedno gaszę i zaraz ten. Nie, zaraz rekin zeżre. Jezus, udało się. Lecz. Samo mi się udało. Szybko do jakiejś łodzi ratunkowej wskocz. No już dobiegam do ciebie. Osłaniaj mnie. Jestem. Dobra. A co z tymi partyzantami? Bo oni tam dalej siedzą. Nie wiem, no wytyczna gry jest, widzisz jaka, nie? Że mamy wejść do łodzi. Strzelaj w miny. Na razie to próbuję się uleczyć. Ja pierdzielę. No grubo, powiem ci, gruba akcja. Chora akcja, no. Gruba akcja. Ale podoba mi się. Patrz jak ten statek cały płonie, jak on wybucha. Kurwa, zabiłem pilota. Jak to zabiłeś pilota? No w sensie ktoś z nami tu jechał na tej łodzi i strzelałem do miny i on mi głowę obrócił i akurat... Broń partyzantów La Moral. Kurwa, co tu się odpierdala? To jest wojna, chłopie. To jest gorzej niż wojna. Normalnie czuję się jak na plaży Omaha. No grubo, panie, szanowny. Mega grubo. No. Mocno. Co oni strzelają? Do kogo? Tu już nikogo nie ma. To są nasi. Jest, tak, no partyzantów troszeczkę tutaj poprzyjeżdżało, nie? Kończono operację Nowa Rewolucja. Jest. Mamy to. No, było gorąco, było gorąco. Było tutaj gorąco. Jelena, it's done. Your people are safe. Ale ilu zginęło przy okazji? No. A przecież mówię, że robi się gorąco. To ona dopiero teraz mi mówi. Dobra, Simon, jestem tego zdania, żebyśmy do niej wrócili. Okej.
No, tutaj tubylcy też nam troszeczkę pomogli. Tu w prawo, nie? Mamy auto. Dobra, jedziemy do Jeleny. Siedzisz? No. Wiesz co, zaznaczę tam drogę do niej. A to nie tędy? Nie, no po co przez te, no dobra. Nie... Dobra, okej. Masz asfalt, nie? A tam na tych drogach to tam się zakleszczymy. Dobra, spoko. That's not good. Ja wiem, że ta droga jest mniej bezpieczna, rozumiem to. Aczkolwiek... Czekaj, jedyna szybka. Lara, I've met La Moral. Why didn't you send me to them first? La Moral? Wpadłem w poślizg. Simon, jedzie się po tym, co jest asfaltowe, jakby coś. Bohun, no w poślizg wpadłem, a się zimę śmiejesz. I'll keep my eyes open. Chłop się ze mnie nabija. Jak tyś to zrobił, że tyś w poślizg wpadł? No normalnie. Nie słyszę, jak hamulce piszczą. Podobają mi się tutaj te bryki tubylców. No. Kiedyś sobie taką kupię. O, panie. Trzeba się pospieszyć, zanim Unia Europejska to całkowicie nie dobije. Gdzieś tutaj jesteśmy. No. Teraz tak. Tu. Tu. Broń można schować chyba. Nie będzie tu już potrzebna. Jesteśmy. Puk, puk. Aha, po prostu tak można tu je wejść teraz. Ty, czekaj, no bo ona... Aha, dobra. Dobra, uzupełniłem za amunicję. Co nam powie? What's happening? Meeting on the mound. Some of our friends wanna quit early. Okay, listen up. This isn't worth killing for. Sure as hell isn't worth dying for. We're young. We should be out there drinking and fucking and skipping school. Woo! Our parents and grandparents already stole our future. Why should we give a shit? Młodzi gniewni, tak zatytułuję ten odcinek. That's what I used to think. And then one day, Admiral Benitez walked into my classroom with a gun. She called on your name, you came to the front. One by one. Alvarez, Bermudez, Carrillo. Do kogo ona strzela? The Admiral read their crimes. Ile ona ma lat w ogóle? 18? 20 max. Fernandez, Jimenez, Peña. Młodzi gniewni, no. Tak jak ta powiedziała nam, nie? Że to są młodzi ludzie. On my last day at school, you can either be on the right side of history or the wrong side of Castillo's guns. Wise words, young Guerrilla. La Moral taking new members? Depends. What? Is there an age limit? I will be if you take me. Oskur wesoł. Welcome to the war, viejo. Eso! Zjednoczenie. Pięknie. So how do we take out the Admiral? Push-ups! Are the first step to victory! Sam se pompuj. The Grand Hotel, Danny. That's the key. I got a convoy I like to make friends with. No. We need Carlito. Push-ups never lie. Okej. Okay. Następne zadania dla La Moral next time'em. Dzisiaj już muszę kończyć, 20:53. Za nieco pół godziny ja wychodzę do pracy.
You sure doing push-ups was such a good idea? Dokładnie tak, ale powiem ci, akcja była przednia. Lipki tutaj są, lipki! Nawet coś tam pływa, jakieś lipki. No. Czemu tu jestem zablokowany i nie potrafię stąd wyjść? Bo ja cię zablokowałem, przepraszam. Dobra. Fajnie było, super odcinek, powiem ci, taki jestem. Tak, świetnie się bawiłem, kurczę. Chociaż jestem troszeczkę zachrypaciały jeszcze nie doszedłem do siebie. Mało tego, podczas tego odcinka zaczęła mnie boleć jeszcze głowa, ale na wielkie szczęście już mi przeszła, ale świetnie się bawiłem po prostu. No. Zobacz sobie, tutaj wszystkich mamy na miejscu, Simon. Przecież jesteśmy teraz w Konuko. A ten, mamy tutaj El Tigre, który był w Sierra Perdida. No. I ta też była, nie? Co nam zleciła tą misję. Tak. Mamy tutaj właściwie dwie takie ikony całego tego buntu oporu, ale podsumujmy to. El Tigre, który oczywiście nas testował dla samego Montero, czy my się nadajemy do ruchu oporu. On tutaj... Ja właściwie nie mam do niego żadnego stosunku, do tego El Tigre, bo on niby jest w porządku. On ani nam tutaj nie dopieprza żadnych tekstów, ani nam nie ubliża, ani nam... To jest taki naprawdę taki neutralny człowiek. W sensie on nie jest ani ciężki w swoim charakterze, ani wymagający. Jest taki po prostu sobie w porzo dziadek, który jest już tam weteranem, legendą Del 67. Jest taki całkiem spoko. Nie odczułem z jego strony żadnych takich jakichś głupich tekstów, ani nie odczułem też jakiejś nieprzychylności. Jest taki w porządku po prostu gość. I teraz tak, dostaliśmy się do Jeleny Morales, która to jest tak jakby... Ja bym ją porównał do Klary. Mhm. Tylko, że Klara, ona tak jak... Okej, okay, ona... też chce się dobrać Castillo do dupy i ona chce zrobić ruch oporu Libertad, który idzie na Castillo. Ale mam takie dziwne wrażenie z tych dialogów, które ja tutaj zrozumiałem, ale głowa mnie bolała, więc też byłem troszeczkę rozkojarzony i może też źle to zrozumiałem. Ewentualnie moją narrację poprawicie w komentarzach. Mam takie dziwne wrażenie, że Jelena, ona chce, z jednej strony tak troszeczkę skrytykowała tą Klarę, że Klara tak bardziej humanitarnie, a Jelena tak bardziej, wiesz, ona jest taka zdecydowana jak facet. Mhm. Ma takie zasady takiego twardego faceta. Do niej nie przemawiają jakieś tam działania humanitarne, że pomożemy komuś tam na wzgórku i że damy mu broń i że tam, jak ona sama to powiedziała, że tam emeryci strający w pieluchy mają się bronić. Ona tutaj jest młodą przywódczynią, widać, że ma, że jest bardzo krewka. Natomiast no też widać, że jest, że nie pierdoli się w tańcu po prostu, nie? I tutaj widać też, że El Tigre stanął po jej stronie i u jej boku. I tutaj będzie się działo. Czyli można powiedzieć też, że te dwa tereny, czyli Sierra Perdida oraz Konkuo, że to będzie taki teren zjednoczony w El Este, w sensie teren zjednoczony, co mam tutaj na myśli? Że wykonując zadania tutaj na tej dolnej części mapy, to tak jakbyśmy wykonywali zadania dla tych dwóch terenów naraz od razu. No. No bo El Tigre jest teraz tutaj w Konuko, nie? I tak mi się wydaje, że taką strategią i z taką narracją pójdziemy w następnym odcinku, że teraz będziemy jednocześnie i znaczy na terenie całego LST działać, a nie na terenie tego i wszystko, i na terenie tego i wszystko, tylko na dwóch tych terenach równolegle, bo teraz mamy aż trzy zadania, bo zauważ, że El Tigre, który miał swoją siedzibę, czy tam swoją lokację w Sierra Perdida, że on teraz jest tutaj. No tak. I czekaj, no jeszcze przełączę się. Czekaj, dla kogo tutaj mamy zadania? No jest dla El Tigre. No. Tutaj siedzi El Tigre no, i nad nim jest... ale nawet popatrz, jak na kolory popatrzysz na mapie, nie? To cała ta wyspa El Este jest na zielono. I jedna,
i część El Tigre i tej Yelena Morales. I tutaj jeszcze u góry jest La Joya, nie? Tylko no. Z tym, że tam już będziemy atakować tego całego Beniteza tak. I tego świniaka MK'a. MC Kaja, czy jak on tam się nazywa. Nie wiem, ja jeszcze tutaj nie wpadłem na żaden jego trop, w sensie jeszcze tutaj o nim gra jakoś tak specjalnie. Nie była łaskawa go tak tutaj wyróżnić. To o tym Benitezie tutaj więcej słyszeliśmy niż o MK'u. Kimkolwiek ten MK jest. No, tak czy inaczej na pewno dobierzemy mu się do dupy. I tutaj mamy aż trzy wątki fabularne, trzy postacie te główne, które prawdopodobnie będą nas teraz już wysyłać na wszystkie te trzy regiony LST, czyli podejrzewam, że i na La Joye, podejrzewam, że i tutaj na terenach Konuko i podejrzewam, że tutaj na terenach Sierra Perdida. Tak mi się wydaje, że tak słusznie zauważyłeś, ta cała tutaj dolna część mapy zaznaczona na zielono, że tutaj będziemy przez El Tigre z La Molar kierowani w stronę El Tigre, tutaj tego Sierra Perdida, tutaj przez Yelenę na terenach właśnie Konkuo, ale też przy okazji na La Joye będziemy się kierować, nie? No bo tutaj już ten Cruz del Salvador, to już widzimy, tutaj są inne rejony mapy. Tak. No. Inna kolorystyka i w ogóle, nie? Także bawiłem się dzisiaj świetnie. Ja cieszę też się, że zaszliśmy znowu tak daleko. Cieszę się, że poczyściliśmy mapę. I cieszę się, że udało nam się z sukcesem zrobić tak dużo rzeczy. Jesteśmy, Simon, po prostu coraz to lepsi. Tak jest. Czy coś jeszcze do tego chciałeś dodać i... Ja chciałem to zakończyć słowem nic dodać, nic ująć. Bawiłem się fenomenalnie. Pozdrawiam wszystkich widzów, twoich, moich. Dziękuję, że poświęciliście swój czas, żeby zobaczyć nasze wypociny. I zapraszamy was na raz następny za 2 tygodnie o godzinie 17. Z mojej strony to wszystko. Oddaję z mojej to też. Ja uciekam, bo u mnie już jest 21:01. Ja dosłownie za 29 minut wychodzę do pracy. Z mojej strony to wszystko. Mam nadzieję, że bawiliście się tak samo dobrze jak my. No i tak jak Simon powiedział, wy... kolejnych tutaj przygodach Far Cry 6 spotykamy się za tygodni dwa, o ile coś nam nie wyskoczy. Mam nadzieję, że nie. Do widzenia, do zobaczenia, miłego weekendu, trzymajcie się cieplutko, no i pa! Pa, pa!